Cześć wszystkim. Cieszę się, że spotykamy dzisiaj tutaj. Temat no, niewątpliwie ostatnio bardzo interesujący, także no, nie dziwne, że jest nas sporo, ponieważ to jest temat, który no, dotyczy mocno nas wszystkich tak naprawdę i świat się mocno zmienia w tej chwili. Temat tego spotkania to zrozumieć AI, jak działa uczenie maszynowe zastosowane w ChatGPT. I to, co tutaj bardzo mocno od początku chcę podkreślić, to to, że nie chcę podczas tego spotkania przeznaczać czasu na zachwycanie się, jaki to ChatGPT nie jest wspaniały. O tym jest mnóstwo w internecie filmików, tekstów, można poczytać, posłuchać. Mnóstwo ludzi się tym zachwyca i dzieli się swoimi emocjami. Także wszyscy wiemy, że to jest niesamowite narzędzie. Natomiast ja tutaj chcę skupić się na tym od strony merytorycznej, jak to rozwiązanie działa, jak zostało stworzone. W związku z tym dużo rzeczy sobie tak naprawdę powiemy ogólnych o uczeniu maszynowym, zanim w ogóle do samego ChatGPT przejdziemy i będziemy sobie właśnie omawiać różne takie mechanizmy, które zostały wykorzystane do stworzenia tego narzędzia. No i to pozwoli wam właśnie rozumieć, skąd to się wzięło, jak to działa, dlaczego tak, a nie inaczej. Słowem krótkim się przedstawię. Nazywam się Norbert Ryciak. Jestem inżynierem uczenia maszynowego lub też data scientistem. To są bardzo podobne stanowiska. W obu chodzi o to, aby tworzyć rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym. W szczególności najwięcej doświadczeń mam właśnie w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego. To jest dziedzina uczenia maszynowego, która skupia się na problemach związanych właśnie z tekstem, językiem, jak na przykład algorytmy generujące tekst rozmawiający, odpowiadający na pytania jak ChatGPT. Oprócz tego duża część mojego życia zawodowego to działania dydaktyczne w bardzo różnej formie, czy to prowadzenie zajęć na uczelniach, czy prowadzenie, organizowanie, zarządzanie kursami w tej tematyce, takimi jak machine learning, data science czy engineer AI. Także jeżeli chcielibyście o tym porozmawiać, też zapraszam do zadawania pytań gdzieś po webinarze, albo nawet do mnie. Możecie mi łatwo w sieci znaleźć, możecie się zawsze odezwać. Po tym króciutkim wstępie chciałbym już przejść do treści prezentacji. No i zaczniemy od takiego oto przedmiotu, który jest początkiem naszego spotkania. Także przejdziemy bardzo długą drogę w krótkim czasie, w jeden wieczór, od Globusa do ChatGPT. I pytanie, w czym w ogóle, o co w ogóle chodzi z Globusem, z czym to się, jak to się wiąże z ChatGPT. Tak jak powiedziałem na początku, trochę będę chciał rzeczy takich wprowadzających ogólnie o modelowaniu danych, uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji powiedzieć. No i właśnie tutaj chciałbym nawiązać do czegoś, co wszyscy znamy. Co to jest Globus? Globus to jest jakiś model Ziemi. Każdy z nas to wie. Mamy taką zabawkę, czy może trochę bardziej profesjonalny Globus, który odzwierciedla nam kulę ziemską zasadniczo. No i możemy sobie popatrzeć na ten Globus, zobaczyć, gdzie leżą jakie kontynenty, gdzie jakie kraje. Tak gołym okiem, w przystępny sposób, bez konieczności wylatywania do kosmosu i okrążania Ziemi. No i jest to pewien model. Pewien model Ziemi. I model to jest jakiś uproszczony opis rzeczywistości. I to jest bardzo ważne dla nas pojęcie, ponieważ ChatGPT też opiera się na pewnym modelu. W związku z tym model to jest coś, co opisuje nam rzeczywistość, ale z założenia w uproszczony sposób. No, czyli Globus nie jest idealnym odzwierciedleniem Ziemi. Z założenia to jest pewne uproszczenie i każdy model z definicji jest opisem uproszczonym. Modele mogą być bardzo różne. Globus jest pewnym modelem. Możemy mieć do czynienia na przykład z modelami matematycznymi. No i rozpatrzmy taką prostą sytuację z życia codziennego, abstrahując od konkretnych liczb, które niekoniecznie muszą być adekwatne do obecnej sytuacji.
Jeżeli mamy takie trzy informacje, że z Warszawy do Krakowa jest 300 km, benzyna kosztuje powiedzmy 5 zł za litr i samochód zużywa 7 litrów na 100 km, to jest pewien model. No, to jest pewien model, ponieważ to jest jakiś uproszczony opis rzeczywistości. Czy którakolwiek z tych informacji jest prawdziwa? Nie. No, żadna z tych informacji nie jest dokładnie prawdziwa. Z Warszawy do Krakowa nie jest dokładnie 300 km. Benzyna nie kosztuje dokładnie 5 zł, samochód nie zużywa dokładnie 7 litrów na 100 km. Nawet jeśli tak było w katalogu samochodu, który dopiero co kupiliśmy, no to wiadomo, że i tak to jest jakieś tylko i wyłącznie przybliżenie, bo może zużywać 7,0.1 i to i tak nie jest 7. Więc żadna z tych informacji nie jest prawdziwa. Natomiast jest to jakiś opis rzeczywistości, jakiś właśnie model matematyczny, ponieważ używa liczb, więc już możemy go nazwać w pewnym sensie matematycznym, który może nam się do czegoś przydać. I z reguły modele istnieją po to, aby do czegoś się wykorzystywać. Po co mogą być modele? No na przykład do opisywania rzeczywistości. Jak na przykład informacja, że z Warszawy do Krakowa jest 300 km. No to jest jakiś uproszczony opis rzeczywistości. I jakbyśmy się zastanawiali, czy bliżej z Warszawy jest do Krakowa czy Berlina i ktoś inny nam powie, że do Berlina jest około 600 km, no to ani jedna, ani druga informacja nie jest prawdziwa, ale na tej podstawie jesteśmy w stanie skutecznie stwierdzić, gdzie jest bliżej. Możemy też wykorzystywać modele do rozwiązywania problemów, no i to bardzo często ma miejsce. Jak na przykład, jeżeli zastanawiamy się, ile będzie kosztowała nas podróż z Warszawy do Krakowa, no to dzięki tym informacjom możemy sobie policzyć, że 300 km, spalimy 7 litrów, no to spalimy 21 litrów, 5 zł za litr, no to wydamy 105 zł. Czyli korzystając z tego modelu uproszczonego opisu rzeczywistości, możemy wykonać jakieś zadanie, policzyć na przykład koszt podróży między Warszawą a Krakowem, oczywiście w przybliżeniu. Natomiast takie przybliżenie często jest w życiu wystarczające. Żeby zadowalająco rozwiązać jakiś problem. No bo dla nas nie ma znaczenia, czy to będzie 105 zł, czy 106, nawet jakoś może być większa różnica, ale sam wynik, że to mniej więcej tyle, może dawać nam już jakoś tam bardzo użyteczną informację. Więc z modelami każdy z nas tak naprawdę posługuje się na co dzień, nie jesteśmy tego zazwyczaj świadomi, ale wszyscy używamy uproszczonych opisów rzeczywistości tak naprawdę do rozwiązywania jakichś tam problemów, czy po prostu do życia codziennego. No i teraz tak, modele mogą być prostsze lub bardziej skomplikowane, w zależności od tego, jakich zjawisk, aspektów naszej rzeczywistości dotyczą. No i możemy tutaj przejść do jeszcze bardziej skomplikowanych, powiedzmy, aspektów naszego świata, jak na przykład przewidywanie wyniku meczu sportowego. Wyobraźmy sobie, że tutaj mówimy o lidze siatkówkowej, mecze siatkówki. Dwie drużyny grają mecz jakiś w lidze. No i możemy się zastanawiać, jak opisać, która drużyna wygra. Czyli zastanawiamy się, jak jakimś modelem opisać, która drużyna wygra. Czyli będziemy chcieli spróbować w jakiś sposób przewidzieć wynik meczu. Tak jak ludzie obstawiają, że wygra jedna albo druga drużyna, w siatkówce nie ma remisów. I każdy z nas posługuje się jakąś argumentacją, jakimiś założeniami i nad czymś opiera swoje przewidywanie. Więc możemy tu również mieć do czynienia z modelami różnymi. Jeden model na przykład może mówić, że wygra ta drużyna, która do tej pory wygrała w lidze więcej meczów. Czyli jeżeli mamy jakiś tam moment w sezonie ligowym, do tej pory 10 meczów rozegrały te drużyny, jedna wygrała 7, druga 5, no to model powie, wygra ta, która wygrała więcej. Model jakiś inny powie, że wygra drużyna, która wygrała więcej spośród pięciu ostatnich meczów. Jakiś inny model powie, że wygra ta drużyna, która wygrała poprzedni mecz między tymi drużynami. I każdy z tych modeli w jakiś sposób opisuje nam rzeczywistość. Żaden z nich nie jest prawdziwy, czyli żaden z nich dokładnie nie opisuje rzeczywistości. Natomiast one mogą być mniej lub bardziej adekwatne do rzeczywistości. Czyli posługując się modelem A na przykład możemy mieć trafność predykcji T
tego, jaki mecz, która drużyna wygra mecz na poziomie na przykład 70%, a posługując się modelem B 60% i tak dalej. Czy każdy model w jakiś sposób opisuje pewne zależności, pewne zjawiska w naszym świecie? Żaden nie jest idealny i one mogą mieć różne stopnie adekwatności. No więc tutaj nie mówimy o tym, czy modele są prawdziwe, czy nie, bo one właśnie z definicji założenia nie są prawdziwe. Mówimy o tym, czy model jest adekwatny, czy nie. I możemy to też weryfikować. Możemy to też weryfikować, ponieważ możemy sobie sprawdzić, jak trafne są te modele na jakichś przykładowych meczach, które naprawdę się zdarzyły. I możemy zweryfikować, który model po prostu jest najbardziej adekwatny do rzeczywistości. I znowu, oczywiście to nie jest idealny opis, ale może być użyteczny. Czyli jeżeli na przykład mamy wysoką trafność, posługując się którymś z tych modeli, no to możemy to wykorzystać, żeby obstawiać mecze i zarabiać. Przykładowo, prawda? Na marginesie stosuje się algorytmy do przewidywania wyników sportowych. Różnej skuteczności one mogą być, ale ludzie próbują takie rzeczy robić. No i teraz powstaje pytanie kolejne. No okej, możemy mieć różne modele, ale skąd w takim razie wziąć dobry model, czyli najtrafniejszy? Skąd wziąć najtrafniejszy model, który przyniesie nam najwięcej zysków, przykładowo w tym kontekście? I tutaj wkracza uczenie maszynowe. Tutaj wkracza uczenie maszynowe, które może pomóc nam znaleźć właśnie optymalny model, czyli jakąś taką najbardziej adekwatną zależność, która pozwoli nam jak najdokładniej przewidywać te wyniki meczu. Na czym polega wykorzystanie uczenia maszynowego w takim przypadku? To jest tylko jeden przykładowy scenariusz wykorzystania uczenia maszynowego, ponieważ to jest tak szeroka dziedzina, że w dzisiejszych czasach uczenie maszynowe już znajduje zastosowanie w absolutnie każdej, sferze naszego życia. Często nawet spotykamy się z uczeniem maszynowym, tylko po prostu nie jesteśmy tego świadomi. I tutaj jak wygląda to na przykładzie właśnie przewidywania wyniku meczu sportowego. Zaczynamy od tego, budowę takiego algorytmu, albo uczenie takiego algorytmu, że zaczynamy od tego, że gromadzimy dane o przebiegu rozgrywek ligowych. Czyli musimy sobie po prostu zebrać dane o tym, jak przebiegały rozgrywki ligowe, kto z kim grał, kto wygrał, jakie tam były wyniki i tak dalej. I do wszystkich tych meczów możemy zgromadzić bardzo różne informacje. Czyli oprócz tego, kto z kim grał i kto wygrał, no to możemy sobie odnotować informacje, ile meczów w lidze wygrała każda z tych drużyn do danego meczu. Ile punktów w lidze zdobyła każda z tych drużyn do danego meczu. Ile na przykład meczów wygrała każda z tych drużyn wśród ostatnich kilku meczów, 5 czy 10. Możemy sobie też odnotować informacje, ile setów wygrała jaka drużyna, ile punktów zdobyła i tak dalej, i tak dalej. Ile punktów z serwisu zdobyła, ile z jakichś innych elementów gry. Bardzo różne informacje możemy sobie po prostu odnotować. I tak naprawdę tutaj z jednej strony ogranicza nas wyobraźnia, jakby nie ma to jakichś ograniczeń. Dowolne informacje możemy sobie wrzucić i mogą być użyteczne. W praktyce kierujemy się jakimś zrozumieniem tej dziedziny, tego obszaru, nad którym pracujemy. No i przykładowo, nie wiem, pogoda danego dnia. Możemy sobie odnotować informację, jaka była pogoda danego dnia, no ale pytanie, czy jest sens, czy jest jakkolwiek użyteczne, czy to ma jakikolwiek wpływ na to, kto wygra mecz? No niekoniecznie. Może w meczach piłkarskich, otwartych bardziej. Więc staramy się po prostu gromadzić takie informacje, które naszym zdaniem mogą być przydatne do tego, aby właśnie na ich podstawie przewidywać, kto wygra dany mecz. Jak zgromadzimy już taki bardzo duży zbiór danych, to te dane podajemy algorytmowi uczenia maszynowego. Czyli najpierw musimy mieć zgromadzone dane i potem podajemy je do algorytmu uczenia maszynowego. I algorytmy istnieją różne. Są bardzo różne algorytmy, które te problemy są w stanie rozwiązywać. One się różnią złożonością, poziomem skomplikowania, są algorytmy prostsze, bardziej skomplikowane, trafnością, też jedne algorytmy są słabsze, inne trafniejsze. Różne są podejścia w ogóle do uczenia tych algorytmów.
Także to jest cała dziedzina bardzo szeroka, w którą tu nie będziemy wchodzić w tym momencie. Natomiast no, jakiemuś algorytmowi te dane możemy podać i odpalamy wtedy procedurę uczenia, czyli algorytm zaczyna się na tych danych uczyć. To znaczy algorytm sam wykrywa zależności między podanymi przez nas informacjami o tych właśnie meczach, o tych drużynach, a tym, która drużyna wygra dany mecz. Czyli dostaje taki algorytm, setki czy więcej przykładów, kto grał z kim, kto wygrał, jakie tam były informacje o tych drużynach. No i na tej podstawie sobie wykrywa właśnie optymalną zależność, najtrawniejszą, jaką jest w stanie wykryć, między tymi informacjami a wynikiem meczu. I do jakiegoś stopnia to się da zrobić. Różna może być skuteczność tych algorytmów, ale do jakiegoś stopnia to da się zrobić. Istotą jest tutaj to, że praktycznie zawsze, poza jakimiś absolutnie wyjątkowymi sytuacjami, algorytmy wykrywają tak złożone zależności, których po prostu człowiek nie byłby w stanie wykryć. No bo nawiązując do tych trzech modeli ABC poprzednich, o których powiedziałem, no każdy z nas taki model może zaproponować, sprawdzić, który jest trafniejszy, który nie, no i sobie wybrać. Natomiast to są bardzo prymitywne modele. One są bardzo prymitywne, prawdopodobnie byłyby mało użyteczne. I po to się stosuje uczenie maszynowe, aby właśnie wykrywać bardziej złożone zależności, których człowiek po prostu już nie jest w stanie sam zauważyć. A komputer tak. Ponieważ ma lepszą zdolność wykrywania właśnie zależności w danych niż człowiek i to algorytmy robią. I takie algorytmy zazwyczaj nie mówią wprost, jakby zero-jedynkowo wygra drużyna ta czy ta, tylko z reguły operują prawdopodobieństwem. Z reguły te algorytmy są tak skonstruowane, że zwracają prawdopodobieństwo i taki algorytm powie, w tym przypadku tak drużyna wygra na 70%, a na 30% ta druga. Także zazwyczaj to jest taka trochę ogólniejsza informacja, no bo tak jak powiedzieć, bo generalnie tego z reguły, tych problemów z reguły nie da się rozwiązać idealnie, więc nawet jak mamy super algorytmy, no to nie znaczy, że one będą doskonałe, bo sport no, nigdy nie będzie do końca przewidywalny, więc nawet jak algorytm będzie bardzo, bardzo skuteczny, to i tak nie będzie miał absolutnie 100% skuteczności nigdy. Dlatego te algorytmy z reguły operują na prawdopodobieństwach. Mogę powiedzieć, że drużyna pierwsza wygra na 90%, a druga na 10% i tak dalej. I ten schemat wykorzystania algorytmu uczenia maszynowego to jest przykład kategorii uczenia maszynowego, tak zwanego nadzorowanego. Czyli my podajemy wprost przykłady uczące algorytmowi. W takim meczu ta drużyna wygrała, w takim ta. I tak dalej. Czyli dostają informacje na podstawie meczów i wyniki tych meczów. I to jest uczenie nadzorowane. To znaczy, że my podajemy, jak my jako człowiek, podajemy algorytmowi właśnie przykłady uczące, gotowe, co, kiedy wyszło. I to jest jedna z gałęzi uczenia maszynowego. Tutaj pada na czacie pytanie, jak działa mechanizm wykrywania zależności. Nie będę w tym momencie w to wchodził, ponieważ bardzo różne są mechanizmy wykrywania zależności. Cała dziedzina uczenia maszynowego jest właśnie o tym, jak wykrywać te zależności. Są bardzo różne algorytmy. Tak standardowo w praktyce jest mniej więcej 10 takich powszechnie używanych i to są tylko takie najważniejsze, najczęściej używane to jest ich 10. Generalnie może istnieć więcej. Więc to są rzeczy, których po prostu, no żeby poznać dokładnie jak to działa, no to są do tego potrzebne no dłuższy czas na naukę tej dziedziny, ale tego nie da się po prostu tak w jednym słowem powiedzieć. Są ogólnie dwa takie podejścia. Jedno podejście to jest takie wykrywanie regułek, prostych regułek tego typu, jak ja na początku podałem przy modelach ABC. Tyle, że tych regułek algorytm stara się wykrywać więcej, jak najwięcej, nie tylko jedną prostą regułę, ale wiele wykrywa takich regułek powiązanych ze sobą. Czyli jeżeli na przykład drużyna w ostatnich 5 meczach wygrała przynajmniej 4 razy, w lidze zdobyła ileś tam punktów, a przeciwna drużyna coś tam, no to takie złożone reguły po prostu te algorytmy są w stanie wykrywać. Mniej więcej tak w miarę prosto sprawdzając po prostu bardzo różne przypadki i wybierając to, co wygląda najlepiej. To są takie prostsze algorytmy, właśnie reguły oparte na regułach. Są algorytmy bardziej
złożone matematycznie, które szukają pewnych funkcyjnych zależności między wielkościami, między liczbami. Czyli jeżeli mamy na wejściu pewne liczby, ile punktów zdobyła drużyna, nie wiem, ile meczów wygrała i tak dalej, to to są pewne liczby. I pewnymi jakby wzorami, zależnościami matematycznymi algorytmy starają się między tymi liczbami wykryć pewne zależności, które przekładają na ten wynik, czyli czy wygra drużyna pierwsza, czy druga. Czyli to bardziej takie podejście matematyczne oparte na funkcjach i opisywaniu zależności między wielkościami takiej w postaci funkcji matematycznych. Więc to są takie dwa główne podejścia, natomiast już bardziej w to nie będę wchodził. Istotą jest tutaj to, że właśnie to jest uczenie nadzorowane, to znaczy podajemy przykłady i algorytm się na podstawie tych podanych przez nas przykładów uczy wykrywać te zależności. I teraz tak, są różne gałęzie uczenia maszynowego. Uczenie nadzorowane, o które właśnie powiedziałem, jest jedno z wielu. Generalnie jest to najpowszechniej stosowana gałąź uczenia maszynowego, więc jak ktoś interesuje uczeniem maszynowym, chce zgłębiać ten temat, to najlepiej od tego zacząć. Natomiast są też inne gałęzie. Na przykład jest gałąź reinforcement learning. Po polsku uczenie ze wzmocnieniem, tak to się zasadniczo tłumaczy, chociaż nie jest to zbyt przystępna nazwa, jeżeli się ją pierwszy raz słyszy. Natomiast to jest taki rodzaj algorytmów, taka gałąź uczenia maszynowego, która zajmuje się algorytmami, które uczą się w sposób generalnie naśladujący człowieka w takiej, powiedzmy, początkowej fazie rozwoju, czyli metodą prób i błędów. Tak jak dziecko uczy się chodzić, no to ono nie dostaje filmików instruktażowych, nikt nie mówi mu rusz tą ręką, tą nogą, tak? Tylko po prostu próbuje, upada, próbuje, upada i tak dalej, i tak dalej. I szuka optymalnego jakiegoś tam ułożenia ciała, rąk, nóg, żeby zacząć w końcu chodzić, czyli żeby przemieszczać jak największe dystanse w pozycji pionowej. I reinforcement learning to jest właśnie takie odwzorowanie tego podejścia do świata algorytmów, czyli algorytmy metodą prób i błędów uczą się wykonywać jakieś zadania. Czyli tutaj człowiek nie podaje żadnych gotowych przykładów, co ma zrobić kiedy algorytm, tylko algorytm ma pewną umiejętność oceny, jakby zaimplementowaną przez człowieka tego, czy wynik jego akcji jest dobry, czy zły, no i próbuje po prostu metodą prób i błędów przez wiele tam iteracji dojść do sposobu wykonywania zadania, który będzie jak najskuteczniejszy. Czyli algorytm po prostu krokowo wykonuje jakąś akcję, potem odnotowuje rezultaty, czy mu się udało, czy nie. Wykonuje jakąś akcję, odnotowuje i optymalizuje się pod te rezultaty, czyli tak konfiguruje sam siebie, kształtuje, żeby właśnie te rezultaty były jak najlepsze. Jednym z takich najbardziej znanych zastosowań w reinforcement learningu jest przykład AlphaZero, algorytmu, który ograł mistrza świata w grę Go. I generalnie granie w gry przez komputery to jest właśnie taki obszar, gdzie reinforcement learning przede wszystkim znajduje zastosowanie. I właśnie to działa w ten sposób, że algorytm może wykonywać ruchy w jakiejś grze, czy to grze Go, czy w szachach, czy jakiejś innej. I w żaden sposób nikt go nie instruuje, co on ma robić kiedy, tylko algorytm wykonuje te ruchy, wykonuje i na końcu gry w końcu dostaje jakiś wynik, wygrał albo przegrał i dostaje taki feedback, jakby, który jest wynikiem gry. I potem ten algorytm, odbywając tysiące czy miliony gier, poprawia się, poprawia, widzi, że taki ruch wykonał w takiej sytuacji, no to finalnie wygrał tą partię, a gdy wykonał taki ruch w takiej sytuacji, to finalnie przegrał, czyli ten ruch był dobry w tej sytuacji, a ten ruch był zły w tej sytuacji. I po tysiącach czy milionach powtórzeń po prostu sam algorytm się uczy bez żadnego właśnie nadzoru. Bez żadnego nadzoru, od zera, po prostu tylko dostając informację, czy wygrał, czy przegrał i mając możliwość wykonywania ruchów, sam wykrywa zależności między tym, jak się rusza w jakiej sytuacji, a wynikiem końcowym gry. I to jest właśnie reinforcement learning, jedna z gałęzi uczenia maszynowego.
Także mamy tutaj dwie gałęzie wspomniane, uczenie nadzorowane i reinforcement learning. Oczywiście mówię o nich nie przez przypadek. Oba te mechanizmy będą wykorzystane, właściwie zostały wykorzystane w czacie GPT. Dobra. No i właśnie już przechodząc troszkę bliżej do czata GPT, powiemy sobie teraz o modelu językowym. Czyli znowu będziemy mieli tu do czynienia z pewnym modelem, czyli znowu jakiś opis rzeczywistości. I czym taki model językowy będzie? Możemy sobie zadać pytanie, na które model językowy będzie miał za zadanie właśnie odpowiadać. A pytanie brzmi to, jakie będzie następne słowo w sekwencji, no, w jakiejś konkretnej sekwencji. No i przykładowo mamy sekwencję, tekst, formalnie nazywany ciąg słów. Na niebie zobaczyłem. No i pytanie, co tam jest. Jakie jest następne słowo? Model językowy to jest model, który odpowiada na takie pytanie. No i przykładowo jakiś model językowy może odpowiedzieć, że na 50% to będzie samolot, na 40% to będzie chmury albo dron. Czyli model mówi, że nie, na niebie zobaczyłem samolot, albo zobaczyłem chmury, albo dron. Czyli mamy pewien model. Czy to jest prawda, że po tej sekwencji z takim prawdopodobieństwem takie słowa wystąpią? No oczywiście nie, to nie jest prawda, bo też mogą się inne słowa pojawić. Po pierwsze, no, te prawdopodobieństwa, to są jakieś prawdopodobieństwa, ale zmierzenie tego w rzeczywistości jest praktycznie niemożliwe, chociaż teoretycznie można by znaleźć w internecie wszystkie przypadki wymienienia tekstu na niebie, zobaczyć co tam jest dalej, ale możemy być pewni, że to nie będzie taki rozkład, także nie będzie wcale 50% samolot, 40% chmury, 10% dron. Ale wracamy tutaj właśnie do fundamentów, to jest jakieś przybliżenie. To nie ma być doskonałe, to ma być jakieś przybliżenie. Poza tym, gdy człowiek mu wypowiada jakieś zdanie i widział na niebie, nie wiem, latającego psa, no to gdy zaczyna mówić na niebie zobaczyłem, no to nie losuje słowa, nie wiem, z prawdopodobieństwem, nie rzuca monetą, nie zastanawia się, czy powiedzieć to, czy to, tylko po prostu mówi to słowo, które pasuje do tego, co chce przekazać. Więc w ogóle jakby ten mówienie o prawdopodobieństwie, no to jest właśnie jakiś model, taki uproszczony opis rzeczywistości, który może być jakoś tam adekwatny do rzeczywistości, ale jest to jakieś uproszczenie. Natomiast właśnie modele językowe, na których opiera się ChatGPT, właśnie do tego służą. Czyli są pewne modele, które opisują, jakie słowo będzie następne względem słów poprzednich. Czyli dla danej sekwencji te modele nam powiedzą, jakie słowo będzie następne, z jakim prawdopodobieństwem. No i to prawdopodobieństwo jest no, jakimś tam przybliżeniem. Czyli to jest właśnie to, co modele językowe robią. Przewidywanie następnego słowa. Więc to jest model językowy. No i znowu, modele językowe mogą być różne. To nie jest tak, że jest jeden konkretny model językowy. Mogą być bardzo różne. Jedne bardziej adekwatne do rzeczywistości, inne mniej. Tą adekwatność do rzeczywistości możemy sobie zmierzyć po prostu analizując rzeczywiście jakieś prawdziwe teksty i zobaczyć, jak często w tych tekstach, jakie tam słowo występowało. No i zobaczyć, czy nie wiem, czy te prawdopodobieństwa mniej więcej temu odpowiadają. Więc jakoś tam możemy sobie mierzyć adekwatność tego modelu. Natomiast on po prostu podaje, jakie będą następne słowa, z jakim prawdopodobieństwem. I to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ właśnie na tym, tak naprawdę na tym, na modelu językowym ChatGPT się opiera. No i teraz tak, jak mamy współczesne modele językowe, no to właśnie one odpowiadają na takie pytania. Tak jak powiedziałem, modele mogą być różne językowe. Natomiast to, co jest ważne, że współczesne modele językowe, o których się mówi, nie używają jakichś takich prościutkich regułek, że jeśli ostatnie słowo to coś tam, to następne słowo będzie coś. No bo znowu, można by sobie wyobrazić taki prymitywny model, który patrzy tylko, jakie jest ostatnie słowo w sekwencji, no i do każdego słowa przypisuje jakieś jedno słowo, że no po takim słowie będzie takie, po takim takie, po takim takie.
No i znowu, to będzie jakiś model, który od czasu do czasu rzeczywiście trafi. Jakby wykorzystując ten model, czasem trafimy i rzeczywiście skutecznie przewidzimy, co jest następne, ale no, ten model będzie bardzo, bardzo słaby. Współczesne modele językowe są dużo, dużo bardziej skomplikowane i one działają w ten sposób, że zamieniają słowa na pewne zestawy liczb, a potem w tych liczbach wykrywają matematyczne zależności. Czyli gdy my widzimy tekst jakiś jako człowiek i widzimy te słowa, rozumiemy jakby ten przekaz, tak algorytmy tak naprawdę widzą liczby. Czyli algorytmy zupełnie inaczej patrzą na tekst niż człowiek. One po prostu widzą pewne ciągi liczb. I gdy chcemy nauczyć jakieś algorytmy wykonywania jakichś zadań na tekście, to tak naprawdę te algorytmy patrzą na te słowa jak na liczby i starają się w tych liczbach wykrywać zależności. My w praktyce potem tego nie użyjemy, bo jak sobie gadamy z jakimś algorytmem, to po prostu sobie gadamy, my coś piszemy, algorytm coś pisze, natomiast on tak naprawdę operuje na liczbach. On tak naprawdę operuje na liczbach i wykorzystuje matematyczne zależności, ponieważ no, algorytmy to są takie matematyczne narzędzia. Są takie bardzo matematyczne narzędzia. Ja nawet lubię powiedzieć, że uczenie maszynowe, no, modele językowe są z tym powiązane bardzo mocno, to jest taka najpraktyczniejsza z praktycznych matematyk, ponieważ my widzimy gadający algorytm, a za tym stoją tak naprawdę bardzo złożone jakieś zależności matematyczne. I współczesne modele językowe opierają się na sztucznych sieciach neuronowych. Nie będziemy znowu tutaj wchodzić w szczegóły, co to są sieci neuronowe. To jest znowu temat na bardzo długą naukę. Natomiast są to algorytmy, w dużym skrócie, które są inspirowane tym, jak działa ludzki mózg. Czyli mamy neurony, mamy połączenia między nimi i ta sieć działa w ten sposób, że przesyła jakieś tam informacje między tymi neuronami. No i dla jakichś danych wejściowych wypluwa jakieś wyniki. Tak jak my do mózgu przyjmujemy jakieś informacje, coś usłyszymy, coś zobaczymy i w naszej sieci neuronowej w mózgu tam są różne przesyłane pomiędzy neuronami informacje i finalnie wiemy, czy widzimy psa, czy kota na przykład, albo wiemy, co rozumiemy, co usłyszeliśmy. Tak, sieci neuronowe, sztuczne sieci neuronowe to są algorytmy, które no, jakoś tam są tym mechanizmem inspirowane i właśnie te zależności między tym, co jakby zobaczą, a tym, co jakby wynikiem jakimś wyjściowym, jakby opisują. Czyli tutaj to, co powiedziałem, że te sieci neuronowe tak naprawdę zamieniają te teksty na liczby i operują na liczbach. No więc nam się wydaje, że ten tekst, te algorytmy operują na słowach. No i z praktycznego punktu widzenia tak jest, ale tak naprawdę ta sieć no, zamienia sobie w jakiś sposób słowa na liczby i potem w tych liczbach wykrywa pewne zależności, dzięki którym okazuje się, że jest w stanie przewidzieć no, na przykład, jakie to będzie następne słowo, no z jakąś tam skutecznością. Co oznaczają te liczby w nawiasach kwadratowych? Znowu nie będę tutaj wchodził w szczegóły, natomiast, tak jak powiedziałem, algorytmy działają mniej więcej tak, że zamieniają słowa na pewne zestawy liczb i te liczby nic konkretnego nie znaczą. To nie jest tak, że człowiek przypisał tam jakieś te liczby, że takie słowo to będzie tak, będą takie liczby, takie słowo to będą takie liczby. To tak nie działa. Algorytm sam, analizując zależności między słowami, uczy się pewnego sposobu przypisywania słowom liczb po to, aby potem efektywnie, skutecznie wykrywać no właśnie jakieś tam zależności między tymi słowami. Są na to pewne jakieś tam mechanizmy, to jest jakby już wbudowane w te współczesne sieci neuronowe i to się dzieje jakby poza naszym wzrokiem z punktu widzenia użytkownika. Osoby takie jak ja, inżynierowie uczenia maszynowego, implementują takie narzędzia, które rzeczywiście to robią, ale my tego jakby jako użytkownik nie widzimy. I tak zwane large language models, czyli no dosłownie tłumacząc gigantyczne modele językowe, czyli takie duże współczesne modele językowe, to są właśnie modele językowe, które są oparte na gigantycznych sieciach neuronowych. W skrócie LLM, no jest takie właśnie modne hasło, może nie tak powszechnie znane, ale to jest właśnie
duży model językowy. I współcześnie wszystkie te duże modele językowe to są właśnie jakieś sieci neuronowe. Czyli to są jakieś sieci neuronowe, które są w stanie mniej więcej przewidzieć na podstawie danej sekwencji, jakie będzie słowo następne. Także tak, pod spodem jakby wygląda chat GPT. Ten chat GPT ma pod spodem tak naprawdę właśnie jakiś model językowy, gigantyczną sieć neuronową, która no, jakby zna te zależności między słowami i, no, i potrafi jakby nam pomóc, wykorzystując te zależności. Jak duże są te sieci? Ile zawierają połączeń? To już idzie w miliardy. Generalnie chat GPT to są miliardy połączeń. To szybko w ostatnich latach, jakby wielkość tych modeli szybko w ostatnich latach rosła. I to są już tak gigantyczne sieci, że no, takich narzędzi zwykły śmiertelnik no, nie jest w stanie zrobić. Do tego trzeba mieć po prostu gigantyczne zasoby, żeby móc operować taką siecią neuronową, która ma miliardy połączeń. Także to są miliardy. W momencie, gdy się spotykamy, nie jest znana liczba parametrów w sieci, w chat GPT opartym, w najnowszej wersji opartym na GPT-4, na modelu, na najnowszej wersji jakby modelu językowego. Są dyskusje, czy to jest więcej niż bilion, czy mniej. Nie jest przynajmniej w tym momencie ujawnione. Są jakieś tam plotki, ale oficjalnej informacji nie ma, natomiast no, tutaj to już są miliardy. Także jest to bardzo, bardzo dużo. No i teraz tak, skąd te prawdopodobieństwa? No skąd ta sieć wie, że no, dla takiej sekwencji będzie taki procent takiego słowa, taki procent takiego słowa i tak dalej. Skąd to się wzięło? Te sieci, czyli te modele językowe, są uczone tego na gigantycznych zbiorach tekstów. Czyli mamy tutaj mamy sieć neuronową, która jest algorytmem uczenia maszynowego i takiej sieci możemy podać do uczenia, pokazać zbiory tekstów, na podstawie których ta sieć te zależności między słowami będzie wykrywała. No na przykład mamy tutaj przykładowy fragment Wikipedii, możemy pokazać to sieci i ona na podstawie tego przykładu będzie uczyła się wykrywać zależności, jakie słowo występuje po jakim słowie, okay, po jakich słowach. Czyli wygląda to tak, że taka sieć sobie analizuje ten tekst i widzi, że po słowie Adam jest słowo Bernard. Po frazie już w tym momencie, po sekwencji Adam Bernard jest słowo Mickiewicz. Potem po tekście Adam Bernard Mickiewicz jest otworzenie nawiasu. Nawiasy, znaki interpunkcyjne też jak najbardziej są tu uwzględniane. Potem po Adam Bernard Mickiewicz nawias jest ur, kropka, no, czyli skrót od urodzony. I tak dalej, i tak dalej. I takiej sieci, tym modelom językowym podajemy właśnie takie gigantyczne zbiory tekstów. To są absolutnie gigantyczne zbiory tekstów, które zawierają no, miliardy, no, w tym przypadku chata GPT, to były bodajże ponad 2 miliardy tekstów podanych, więc taka Wikipedia cała to jest tylko jakiś tam wycinek. Używa się do tego no, na przykład Wikipedii, jakichś treści książek, jakichś forum bardzo różnych, dużych, bardzo, bardzo różne teksty, po prostu też zeskrapowane z internetu, są to treści stron internetowych, po prostu gigantyczne zasoby, nawet nie wiem w tej chwili w jakim rzędzie wielkości w zajętości pamięci, ale to są absolutnie no, miliardy tekstów. Więc znowu to jest no, gigantyczny zbiór. Gigantyczny zbiór i znowu powtórzę to, co powiedziałem, że to nie jest coś, co jesteśmy my sami w stanie zrobić na swoim komputerze. My jesteśmy w stanie na swoim komputerze, powiedzmy, Wikipedię przerobić całą i jakiś prosty model językowy zbudować. Jak wiemy, jak to zrobić, no to taki laptop wystarczy, powiedzmy, do zbudowania prostego modelu na podstawie Wikipedii z prostą siecią, która ma, nie wiem, powiedzmy, ileś tysięcy połączeń, a nie ileś miliardów. Natomiast, żeby robić takie rzeczy jak na poziomie GPT, no to są gigantyczne zasoby, po prostu potrzebność techniczna. To już specjalna cała
cała infrastruktura po prostu musi być do tego dostosowana. To kosztuje gigantyczne pieniądze. To, że to idzie w miliony. Także to już są naprawdę bardzo, bardzo duże i poważne projekty. Ale prototyp każdy z nas tak naprawdę, jakiś taki mikro, jest w stanie z czegoś takiego zrobić. No więc w ten sposób ten model językowy się uczy. Czyli ta sieć, która opisuje jakby zależności między słowami, uczy się po prostu na przykładzie tekstu. No i kiedyś tak było, że te modele językowe były no, średniej jakości. Mogły być te modele w miarę gdzieś tam dostosowane do jakiejś dziedziny, bo zobaczcie, że teraz to, co ten model językowy będzie potrafił, będzie zależało od tego, jakie teksty podczas uczenia zobaczy. Jeżeli zobaczy tylko Wikipedię, ten algorytm, no to będzie tylko w stanie pisać jakby tekst podobny do Wikipedii, czyli w stylu jakby takim wikipedystycznym. Jeżeli nie wiem, wytrenujemy ten algorytm, podamy mu podczas uczenia tylko nie wiem, zbiór zadań i rozwiązań matematycznych, no to algorytm będzie w stanie pisać tekst matematyczny i rozwiązywać zadania matematyczne. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli algorytmowi podamy, nie wiem, tylko i wyłącznie wiersze, no to ten algorytm będzie pisał wiersz. Więc jakby to, co jest w stanie ten model językowy dobrze opisać, jakby dobrze odzwierciedlić potem w tych swoich zależnościach, no to zależy od tego, co dostanie. Teraz ChatGPT dostał tak gigantyczne zasoby, że on potrafi właściwie wszystko, więc poprosimy go o napisanie wiersza, to napisze wiersz, bo widział wiersze podczas uczenia. Poprosimy go o napisanie, nie wiem, rozwiązania jakiegoś zadania matematycznego, to on napisze, bo widział rozwiązania zadań matematycznych. Jeżeli poprosimy go o napisanie kodu programistycznego, to też to napisze, bo też podczas uczenia widział kody programistyczne. Także już nie za bardzo istnieją rzeczy, których ChatGPT nie widział podczas uczenia. W związku z tym dlatego, między innymi dlatego stąd jego popularność i zachwyty, bo on jest po prostu super ogólny. Tak jakby w absolutnie każdym jakby w obszarze jest w stanie ten algorytm sensownie działać, bo właśnie widział bardzo, bardzo różne teksty. I ChatGPT to jest tak naprawdę nazwa produktu, algorytmu, który opiera się na modelu językowym GPT, GPT. I GPT to jest skrót od Generative, Pre-trained, Transformer. Generalnie to mówi coś tylko i wyłącznie osobom, które w tej branży siedzą, więc nie będziemy wchodzić w jakieś tłumaczenie tego. Natomiast to jest pewien po prostu rodzaj sieci neuronowych o pewnej jakiejś tam konkretnej strukturze. GPT to jest po prostu nazwa sieci neuronowych o konkretnej strukturze, zastosowanych właśnie do budowy modelu językowego, czy do opisywania zależności między słowami. Także na czymś takim właśnie ChatGPT się opiera. I generowanie tekstu przy użyciu takiego modelu językowego, znowu, mamy model językowy, czyli pewien opis zależności, jakie słowo będzie po jakich. Ten model po coś jest? No i on jest generalnie po to, żeby generować tekst, czyli z nami rozmawiać, odpowiadać na nasze pytania, wykonywać nasze polecenia. I generowanie tekstu przez algorytm polega na tym, że sekwencyjnie algorytm podaje kolejne słowa. Pasujące do poprzednich, oczywiście według tego modelu językowego. Czyli jeżeli na przykład podamy temu algorytmowi tekst Adam Mickiewicz i ten algorytm będzie miał zadanie wygenerować kontynuację tego tekstu, poprosimy o kontynuację tego tekstu, no to model językowy może napisać najpierw myślnik, potem napisze największy, potem napisze poeta i tak słowo po słowie będzie dokładał właśnie każde kolejne słowo dobierając do tego, co było wcześniej. Skąd taki algorytm wie, kiedy skończyć jakby tekst? No to już jest taka bardziej ludzki czynnik, konfiguracja tego algorytmu. Są na to mechanizmy, jeżeli powiemy, że no już algorytm w jakiś sposób uzna, że to jest wystarczające, no to po prostu przerywa. Można to konfigurować i prosić algorytm o dłuższy tekst, o krótszy, o dłuższy, więc to jest dość elastyczne. Po prostu uznanie tego, uznanie, że kończymy pisać tekst,
jest mniej więcej tym samym, co przewidzenie następnego słowa, czyli on czy przewiduje, czy następne słowo powinno być takie, czy takie, czy takie, czy powinniśmy skończyć. I po prostu jedną z opcji jest skończenie pisania. Jeżeli algorytm uzna, że pasuje skończyć, no to po prostu skończy. Więc mniej więcej tak to działa. No i zazwyczaj algorytm generuje te słowa w taki sposób, że wylicza sobie te prawdopodobieństwa, jakie jest słowo następne i to najbardziej prawdopodobne przyporządkowuje. No, zazwyczaj tak to działa. Natomiast nie musi tak być, to nie musi być zawsze przypisywanie najbardziej prawdopodobnego słowa w danym miejscu, tylko algorytm może stwierdzić, że a weźmie sobie drugie co do najbardziej prawdopodobne. I wtedy wygeneruje już inny tekst. Więc w ten sposób można, jakby używając tych prawdopodobieństw, algorytm może sobie, jakby opierając się na tych prawdopodobieństwach, no wybrać jedno albo drugie, albo trzecie słowo, które uzna za pasujące i dzięki temu na to samo pytanie, na to samo jakieś polecenie algorytm może odpowiedzieć różnie, kiedy dwa razy zapyta. To już jest też kwestia tak naprawdę konfiguracji tego algorytmu przez człowieka, przez inżyniera, czy chcemy, żeby zawsze podawał te najbardziej prawdopodobne słowa, czy wprowadzamy pewną zmienność, żeby czasami wygenerował coś innego przy takim samym tekście. Idąc dalej, jak działa odpowiadanie na pytania przy użyciu algorytmów? Możemy podać algorytmowi przykłady pytań i odpowiedzi. Na przykład, kto największym poetą był? No i największym poetą był ktoś tam. I tutaj schemat jest podobny, analogiczny tak naprawdę jak do generowania tekstu. To się jakoś specjalnie tym nie różni. Może są pewne niuanse, jak można jakby pewne wariacje tego robić, ale mniej więcej polega to na tym samym. Czyli algorytm analizuje tekst, kto największym poetą był, znak zapytania i po prostu ocenia, jakie słowo następne najbardziej pasuje. No i uczy się, że najbardziej pasuje na przykładach uczących podanych przez człowieka. Czyli tutaj mamy uczenie nadzorowane, czyli człowiek musi podać przykłady pytania i odpowiedzi. I algorytm się uczy, że po takim pytaniu pierwsze słowo, które najbardziej pasuje, no to jest największe. Drugie słowo poeto, potem był i potem coś. Więc to jest mechanizm analogiczny tak naprawdę do generowania tekstu. Po prostu jest algorytm nauczony, natomiast tym razem już nie po prostu na jakichś tam surowych tekstach z internetu, tylko musi realnie do uczenia dostać przykłady pytań i odpowiedzi, żeby tą zależność wykrywać, ale po prostu tak samo sekwencyjnie tekst po tekście generuje. I można taki model językowy wykorzystać właśnie do odpowiadania na pytania w taki sposób, że najpierw budujemy sobie model językowy, uczymy go na jakimś po prostu zbiorze surowych tekstów na Wikipedii i tekstach z internetu i tak dalej. I mamy model językowy, który generuje kolejne słowa, przewiduje jakby następne słowo w sekwencji. Potem możemy wziąć ten model, tą sieć neuronową, podać jej ileś przykładów pytań i odpowiedzi i kontynuować uczenie już jakby do odpowiadania na pytania. Czyli model jakby działa tak samo, po prostu podaje kolejne słowa, ale my już jako przykłady uczące podajemy pytanie i odpowiedzi. I to się nazywa dotrenowywaniem. Czyli mamy model, który już coś potrafi, algorytm, który już coś potrafi, ale potem jeszcze na kolejnych przykładach dotrenowujemy go do jakiegoś tam konkretnego zadania, na przykład właśnie odpowiadania na pytanie w ten sposób. Czyli ten sam mechanizm wykorzystujemy, ale dotrenowujemy go. No i potem mamy już algorytm, który jest w stanie odpowiadać na nasze pytania. Czyli my piszemy tekst, kto największym poetą był, no i algorytm generuje odpowiedź. Jeżeli się nauczył dobrze, no to dobrze odpowie, a jeżeli się nauczył słabo, no to odpowie źle. No i teraz taka uwaga. Zastanówcie się, czy jeżeli zadajemy algorytmowi pytanie jakieś wiedzowe, kto urodził się, nie wiem, w jakimś tam roku, albo czy ta osoba urodziła się w jakimś tam roku. Czy ten algorytm odnosi się do faktów w jakiś sposób? Czy ten algorytm, jak człowiek sprawdza w Wikipedii, czy gdzieś tam, jaka jest odpowiedź na pytanie, wyciąga wniosek i podaje? Oczywiście nie. Algorytm po prostu pisze to, co pasuje. Algorytm pisze to, co pasuje. W żaden sposób nie sprawdza tych faktów, na których powinien się oprzeć. To, czy odpowie dobrze, czy nie, no, zależy po prostu od jakości nauczenia się na surowych danych, jak modelu językowego jako takiego i do uczenia się na tych przykładowych pytaniach i odpowiedziach. Czyli to uczenie, douczanie na pytania, to jest właśnie uczenie już jakby nadzorowane, czyli ten model wcześniej surowo nauczony, jakby w sposób nadzorowany, podając przykłady, douczamy. I teraz właśnie od nas zależy, jak dobrze się ten model nauczy odpowiadać na pytanie. Po części dobrze, bo to zależy od tego, jakie przykładowe pytanie i odpowiedzi mu podamy.
A po drugie, też zależy od tego, jakiej jakości jest model językowy sam w sobie, czy on dobrze te zależności między słowami wykrył, czy źle. I to jest super istotna rzecz właśnie dla takich narzędzi jak ChatGPT, bo one tak działają. Tak? One generują tekst pasujący, a nie weryfikują w taki sposób. Jeżeli chcieli więc to, czy on powie prawdę, czy nie, no to w zależności od problemu. Jeżeli się dobrze nauczył na danych i w danych były takie informacje, no to on ma szansę mówić prawdę i będzie mówił czasem prawdę. Ale no nie na każde pytanie powie trafnie. Natomiast żeby sprawić, żeby taki algorytm odpowiadał tak solidniej na pytania, da się to zrobić, natomiast trzeba mu wskazać dane źródłowe, które mogą się odnosić do tego pytania. Czy jeżeli podamy na przykład algorytmowi artykuł o polskich poetach i zapytamy, kto największy poetą był, to ten algorytm, analizując całą treść i pytanie, będzie w stanie jakby przeanalizować kontekst wcześniej podany, czyli tą treść jakiegoś artykułu o największych poetach, no i wtedy jakby uwzględnia już tekst podany, czyli pewne informacje i jest w stanie trafniej się do tego odnieść. Natomiast znowu to jest odniesienie nie takie w sensie ludzkim, że ktoś sprawdza i się odnosi i podaje informacje, tylko w sensie matematycznym, że jeżeli gdzieś tam wcześniej w tekście podanym zobaczy jakieś tam słowa i to pytanie, no to weźmie to wszystko razem, syntezuje to wszystko razem, zobaczy takie pytanie, widzi taki tekst i jakby synteza tego będzie jakby dawała jakiś wynik. I tak naprawdę dopiero wtedy możemy mówić o takie algorytmy, że realnie odpowiadają na pytania i to się dzieje. Połączenie takiego modelu językowego, właśnie wytrenowanego do odpowiadania na pytania, z wyszukiwaniem informacji, z wyszukiwarką na przykład, dopiero wtedy to jest takie no, w miarę realne odpowiadanie na pytanie. Czyli mam takie dwufazowe podejście, to co obecnie jest realizowane, czyli najpierw wyszukiwarka do danego pytania wyszukuje jakieś strony internetowe, które potencjalnie zawierają te informacje na ten temat i potem ten algorytm dostaje dodatkową informację o zawartości takiej strony z potencjalną informacją i wtedy odpowiada na pytanie, to dopiero wtedy no rzeczywiście jest to takie w miarę realne odpowiadanie na pytanie. Więc połączenie no, wyszukiwarek stron internetowych właśnie z modelami językowymi to jest dopiero coś, co no, naprawdę robi różnicę. Sam model językowy odpowiadający na pytania sam w sobie no, nigdy nam nie zagwarantuje dobrych odpowiedzi. Oczywiście często będą dobre, ale nigdy jakby nie gwarantuje tego, że odpowiedź będzie dobra. Połączenie z wyszukiwarką też niekoniecznie musi gwarantować, ale już to jest poziom wyżej i w takim kierunku musi to iść po prostu, żeby można było temu w miarę ufać i liczyć na to, że te odpowiedzi rzeczywiście w miarę są trafne. I też w momencie, gdy mamy to spotkanie na dzień dzisiejszy, parę dni temu wyszła informacja, że ChatGPT będzie podłączony do internetu dopiero i że będzie to w ten sposób działało. Bo na ten moment właśnie ChatGPT, no to jest mniej więcej to, co powiedziałem do tej pory, czyli mamy model językowy GPT, pewna sieć neuronowa o pewnej strukturze, dotrenowana jest ta sieć do odpowiadania na pytania, tak zwane prompty, za chwilę tutaj doprecyzujemy, o co chodzi. I nie odnosi się do źródeł ten ChatGPT. Tak? Na dzień dzisiejszy on nie weryfikuje tych informacji, które podaje, po prostu pisze to, co pasuje do wprowadzonego tekstu. Natomiast no, pewnie niedługo zostanie podłączony do internetu i będzie działał w taki sposób, że najpierw zostaną wyszukane źródła, które odnoszą się do zadanego pytania, wprowadzonego testu, zostaną one podane algorytmowi, żeby on sobie je przeczytał i następnie odpowiedział na pytanie, no i wtedy będzie rzeczywiście to już takie dużo, dużo mądrzejsze. To będzie zupełnie inny poziom tak naprawdę w kontekście odpowiadania na pytania takie faktograficzne, to się tak nazywa. No właśnie, więc ChatGPT to jest taka aplikacja, mamy model i ten model językowy jest dotrenowany do odpowiadania na tak zwane prompty. Dlaczego prompt? Bo różne rzeczy możemy tam wprowadzić. Ten algorytm po prostu jest, mogą to być pytania, ale mogą to być też polecenia. Czyli możemy zapytać, kiedy urodził się Adam Mickiewicz i to jest pytanie, ale możemy też wydać polecenie, które nie jest pytaniem, na przykład napisz piosenkę Disco Polo o truskawkach. I napisze.
Także to nie jest pytanie, to jest jakieś polecenie. I ten algorytm właśnie był, model językowy został dotrenowany do generowania odpowiedzi na prompty, czyli czy to pytania, czy to polecenia. No i to też to, co jest to istotne, to to, że wynikiem jakby wykonania tego zadania jest zawsze tekst. No, jakby to, co wypluwa algorytm, to jest po prostu zawsze tekst. W związku z tym on jest w stanie wygenerować wszystko, co da się przedstawić w postaci takiej jak tekst, czyli jakiegoś ciągu symboli, które są czymś w rodzaju tekstu. Bo tak naprawdę na przykład kod programowania w jakimś języku, no to nie jest taki tekst naturalny używany przez człowieka, ale to też jest pewna sekwencja jakichś znaków, więc kod programistyczny też ten algorytm jest w stanie wygenerować. Tak samo jakieś operacje matematyczne, to też nie jest jakby tekst w dosłownym tego słowa rozumieniu, natomiast w związku z tym, że algorytm podczas uczenia widział różne operacje matematyczne, to też operacje matematyczne jest w stanie generować. Więc to są jakby rzeczy, jest w stanie ten algorytm wygenerować, które są powiedzmy tak tekstopodobne, coś co można, coś co widział podczas uczenia, coś co można zamienić na jakiś tam ciąg symboli i tym operować. Także to jest to, co robi chat GPT. No i teraz tak, jak został wytrenowany? No dużo już powiedziałem o tym, jak takie coś powstaje, natomiast tutaj już trochę konkretnie właśnie pod kątem czata GPT chcę to wszystko syntezyzować, jakby już konkretnie powiedzieć, jak dokładnie powstało to narzędzie. To są informacje takie oficjalne na stronie właśnie OpenAI. Jest taka fajna grafika, która to podsumowuje. Można sobie wyszukać. No i wstępnym jakby działaniem do wytrenowania tego algorytmu, do tego, żeby ten algorytm nauczył się z nami rozmawiać. No po pierwsze było stworzenie modelu językowego, model właśnie GPT, czyli pewna sieć neuronowa o pewnej konkretnej strukturze. Na dzień dzisiejszy mamy wersję 4, pewnie się to będzie rozwijać, będą kolejne jakieś wersje tego. I to jest model językowy, no, czyli wytrenowany na absolutnie gigantycznym zbiorze tekstów, model językowy, który jest w stanie oceniać, jakie następne słowo będzie podane w sekwencji. I to jest krok taki zerowy, jakby to mamy na starcie, to już zostało zrobione wcześniej. Potem, mając taki model językowy, tworzymy bazę przykładowych promptów i odpowiedzi napisanych przez ludzi, czyli zatrudnieni zostali ludzie, którzy napisali kilkadziesiąt tysięcy przykładów prompt i wynikowa odpowiedź. Jakby człowiek odpowiadał na taki prompt. Czy mogły to być pytania, mogły to być jakieś instrukcje, napisz mi kod w języku jakimś tam programowania, który zrobi to i to, mogą to być instrukcje, wykonaj mi operacje, nie wiem, 2 plus 2 oblicz, mogą być też pytania, kto urodził się kiedyś tam. I na przykładzie kilkudziesięciu tysięcy takich pytań i odpowiedzi właśnie model został douczony w sposób nadzorowany odpowiadać na te prompty. Ale to jeszcze nie wszystko. Tu jest przykład tego, jak różnie mogą wyglądać te prompty. Mamy 4 prompty. W każdym generalnie chodzi o to samo, aby obliczyć 2 plus 2, no ale zobaczcie, że no można to różnie opisać. Tak, napiszemy 2 plus 2, to się domyśli, że chodzi o to, żeby policzyć wynik i napiszę, że to jest równe 4 po angielsku. Jak napiszemy podaj wynik operacji albo wynik dodawania to i tak dalej, no to zobaczcie, że on to pisze. No i w związku z tym, że algorytm podczas uczenia widział bardzo różnie sformułowane prompty i jakby istotą tego uczenia jest to, żeby właśnie bardzo różnych formuł się nauczył, on jakby się nauczył na różne te prompty odpowiadać i my możemy zadać teraz taki prompt, którego on nigdy w życiu nie widział, ale przez to, że on jest dobrze nauczony i bardzo różne widział, no to on sobie wykryje jakieś zależności i domyśli się, o co nam chodzi w tym poleceniu. Także no, tysiące takich przykładów do uczenia i mamy model, który jest w stanie odpowiadać na nasze polecenia i pytania. Natomiast to nie wszystko. Następnie jeszcze dotrenowywano ten model, jeszcze go poprawiano w taki sposób, że poproszono model, jakby poinstruowano, jakby przy użyciu tego modelu wygenerowano do każdego promptu ze naszego zbioru uczącego kilka przykładowych odpowiedzi. I tutaj wchodzi w grę to, co powiedziałem o tym, że no nie zawsze musimy wybierać następne słowo, które jest najbardziej prawdopodobne, tylko możemy na przykład właśnie sobie wylosować z tych słów i na przykład wybrać drugie do najbardziej prawdopodobnych. I w ten sposób na ten sam prompt, na to samo pytanie, polecenie, algorytm kilka razy może wygenerować coś innego.
jakby różne odpowiedzi. No i poproszono właśnie dla tych promptów o wygenerowanie kilku odpowiedzi dla każdego z promptu ze zbioru uczącego. I następnie wszystkie te prompty, te wyniki zostały ocenione przez ludzi i dla każdego polecenia, pytania zaproponowane przez ten algorytm odpowiedzi zostały ocenione i uporządkowane od najlepszych do najgorszych. Czyli ludzie po prostu siedzieli, przeglądali, powiedzieli z tych, nie wiem, pięciu, ten jest najlepszy, ten trochę gorszy i tak dalej, ja ten najgorszy. I wszystkie te propozycje zostały ocenione przez ludzi. No i mieliśmy w ten sposób jakby mamy informację o tym, który prompt jest lepszy, który gorszy, który wynik, która odpowiedź jest lepsza, która gorsza dla poszczególnych promptów. I teraz wytrenowano jakiś inny model, inny algorytm uczenia maszynowego, jakąś inną sieć neuronową na przykład na tych ocenach ludzi. Nauczony został inny model oceniania tych odpowiedzi czata GPT, czyli tego modelu językowego. Czyli inny model dostał informację, dla takiego promptu taka odpowiedź była dobra, dla takiego promptu taka odpowiedź była zła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dostał ileś takich przykładów tysięcy uczących kolejny algorytm po to, żeby nauczyć się jakby recenzować te odpowiedzi tak jak człowiek. Czyli inny algorytm uczenia maszynowego na tych przykładach został wytrenowany do tego, żeby zastąpić człowieka, w ocenianiu, czy odpowiedź jest dobra, czy zła. Więc mamy już dwa modele. Model jakby językowy generujący te odpowiedzi i takiego recenzenta, algorytm, który ocenia, czy odpowiedź jest dobra, czy zła. I to się też nazywa specjalnie... Tak, to się nazywa, że human in the loop w uczeniu maszynowym, czyli że człowiek jakby tutaj został jakby wykorzystany właśnie do oceniania tych wyników po to, żeby wspomóc pracę tych algorytmów. Że generalnie stosujemy uczenie maszynowe, chcemy, żeby te algorytmy się same uczyły, ale tutaj troszkę człowieka wprowadziliśmy pomoc, żeby te algorytmy dotrenować. I trzeci krok to wykorzystanie reinforcement learningu. Algorytm odpowiadający na pytania, czyli nasz chat GPT, poprzez uczenie ze wzmocnieniem, czyli metodą prób i błędów, uczył się dalej generować takie odpowiedzi, które jak najlepiej zostaną ocenione przez recenzenta, czyli ten inny model. Czyli ChatGPT generuje odpowiedź, inna sieć neuronowa patrzy na odpowiedź, mówi dobra odpowiedź. Przykładowo, mamy prompt podaj wynik 2 plus 2, ChatGPT pisze 5, sieć neuronowa, inna recenzent mówi nie, to jest zły wynik. No to inny jakiś przykład. Podaj wynik 1 plus 1, ChatGPT pisze 2, recenzent mówi dobra odpowiedź. I tak dalej, i tak dalej. Czyli ten algorytm, który jest tutaj recenzentem, zastępuje człowieka w ocenie i współpracuje z tym czatem GPT w nauce. Jeden algorytm generuje, drugi ocenia. Generuje, ocenia. I właśnie poprzez reinforcement learning, metodą prób i błędów, poprzez tysiące powtórzeń, ten ChatGPT dotrenowuje się, żeby jak najbardziej zadowalające odpowiedzi ten ChatGPT udziela. Czyli algorytm uczy się zadowolić drugi algorytm. No i ten drugi algorytm właśnie zastępuje nam człowieka. I dzięki temu człowiek nie byłby w stanie milionów jakichś tam powtórzeń ocenić. Tam z kilkadziesiąt tysięcy powiedzmy jesteśmy w stanie ocenić, ale to i tak dużo kosztuje pracy. No ale dzięki temu, że nauczyliśmy inny algorytm symulowania człowieka, recenzenta, i inny algorytm jest w stanie to oceniać, no to możemy znowu kolejne tysiące tych powtórzeń wykonać i jeszcze dotrenowywać ten algorytm. Tak jakby i ten algorytm myśli, że stara się zadowolić człowieka, a tak naprawdę stara się zadowolić inny algorytm. I tutaj w ten sposób reinforcement learning został zastosowany. No i to jest cały mechanizm. Tego, jak chat GPT został wytrenowany. Są jeszcze pewne niuanse, które nie do końca są jasne i oficjalne, które być może gdzieś tam jeszcze wnikniemy. Natomiast to jest taki oficjalny schemat i w ten sposób to zostało wytwarzane. W ten sposób ten algorytm powstał, także dużo składowych. Dużo rzeczy tutaj się zadziało, bardzo różne techniki uczenia maszynowego zostały wykorzystane.
Gigantyczne zasoby techniczne, zarówno dużo jakby tekstów, duże zasoby danych, gigantyczna moc obliczeniowa potrzebna, dużo też pracy ludzi, dużo pracy ludzi. Wytworzenie tego rozwiązania kosztowało tam dziesiątki milionów dolarów. I to, że takie rozwiązanie powstało, to też nie jest tak, że z dnia na dzień coś się komuś przyśniło i wymyślił coś takiego, tylko to są tak naprawdę lata prac, lata badań naukowych, które kroczek po kroczku przybliżały nas do tego. I wszystkie te techniki, które tu są, tak naprawdę już wcześniej były znane. Samo uczenie maszynowe w sobie i modele język, modelowanie języka, to już są rzeczy, które lata temu ludzie próbowali robić. Kiedyś bardziej modelami statystycznymi, a teraz właśnie bardziej uczeniem maszynowym, sieciami neuronowymi. Współcześnie to już właściwie to jest te najpoważniejsze modele, to tylko używają sieci neuronowych. Reinforcement learning to też nie jest wynalazek nowy, już wiele, wiele lat temu tego typu narzędzia istniały. Natomiast no, spięcie tego wszystkiego razem i do tego zasoby i decyzja jakaś biznesowa, że ktoś podejmie ryzyko, zainwestuje te pieniądze, nie wiedząc, co wyjdzie. O tworzeniu takich rozwiązań no, nigdy nie wiemy, czy wynik będzie dobry, czy nie. A decyzję trzeba podjąć, czy w to inwestujemy, czy nie. Więc to wszystko się złożyło, że taki chat GPT powstał. No i efekty są takie, jak wszyscy wiemy. No, jest to genialny algorytm, naprawdę niesamowite rzeczy potrafi. I to wszystko wynika właśnie z tych mechanizmów, które tutaj mówiliśmy. Jeszcze chciałbym tutaj kilka drobniejszych wątków powiedzieć wokół tego modelu. Już tak mniejsze tematy właściwie wokół tego narzędzia, algorytmu. Bardziej tak przeglądowo, ponieważ samo w sobie to narzędzie rodzi po prostu mnóstwo pytań, mnóstwo różnych aspektów się tutaj pojawia. Jednym z takich aspektów jest coś, co się nazywa prompt engineering, czyli tak po polsku inżynieria promptów. I o co tu w ogóle chodzi? Mnóstwo się teraz, znaczy coraz więcej gdzieś tam w internecie słychać na ten temat, jakieś kursy, tutoriale z prompt engineeringu. O co w tym chodzi? Chodzi generalnie przede wszystkim o to, że w zależności od tego, jak zadamy pytanie, jak sformułujemy jakieś tam pytanie czy polecenie do chata GPT, czy innego tego typu narzędzia, no to możemy różne wyniki uzyskać. Jeżeli na przykład chcemy dowiedzieć się, czym są liczby zespolone, jakieś pytanie matematyczne, i napiszemy wytłumacz, czym są liczby zespolone, no to on w jakiś sposób nam wytłumaczy. Ale jak napiszemy wytłumacz dziecku, czym są liczby zespolone, albo wytłumacz mi, czym są liczby zespolone, tak jak miałbym 5 lat, no to on też wytłumaczy, też jakby poda odpowiedź sensowną, tylko już inną. Bo uzna po prostu, tak uzna w cudzysłowie, po prostu z obliczeń wyjdzie, że inne słowa pasują do takiego promptu. Ponieważ widzi w tekście dziecko, więc już jakby na danych gdzieś tam został nauczony, że jak jest dziecko, to okej, trzeba mówić prostszym językiem. No i wtedy jakby upraszcza język, jakieś tam proste porównania zaczyna używać i tak dalej. Czyli pytamy o to samo, ale na różne sposoby. No i możemy uzyskać różne odpowiedzi. No i w związku z tym, no ludzie zaczęli się zastanawiać, no dobra, to w takim razie jak napisać te pytania, polecenia, żeby jak najfajniejszą, najlepszą odpowiedź uzyskać. No i właśnie to jest ten modny obecnie prompt engineering. Czyli to są takie działania, skupienie się na tym, jak ułożyć ten prompt, tak, jak napisać ten tekst, żeby uzyskać jak najwięcej, jak najlepsze, najbardziej zadowalające rezultaty. No i tu to ma trochę takie dwa wymiary. Z jednej strony to mogą być takie luźne analizy i spostrzeżenia, ale ma to też wymiar naukowy. I rzeczywiście naukowcy już zaczynają gdzieś tam powoli się tym zajmować. No i luźne spostrzeżenia, takie jakieś luźne podejście do tego prompt engineeringu, na przykład może polegać na tym, że zobaczcie, że jak zapytamy, co to jest prompt engineering, no to tutaj w pierwszy przykład ChatGPT odpisuje coś po angielsku, co to jest prompt engineering, a jak weźmiemy w cudzysłów prompt engineering, co to jest prompt engineering, no to napisze po polsku mniej więcej to samo, ale jakby tu i tu wyjaśnia, co to jest ten prompt engineering, czyli mniej więcej to, co ja powiedziałem, jakiś tam proces tworzenia i optymalizacji treści promptów. Natomiast zwróćcie uwagę, że już cudzysłów wpływa na odpowiedź. No i to są właśnie takie różne spostrzeżenia, ludzie analizują to, bawią się tym, no i gdzieś tam dzielą się swoimi doświadczeniami, że o, jak chcesz coś tam
właśnie lepiej definicję wytłumaczyć, to z reguły algorytm lepiej odpowie, gdy dasz to w cudzysłów. Więc to są takie luźne, jakby dobre rady, tak, do jakiejś tam praktyki, jak pisać te prompty, żeby jak najbardziej to było zadowalające. Natomiast ma to też wymiar naukowy, ponieważ ten algorytm, no, naukowcy już zaczynają jakoś tam badać jego wyniki, no i możemy mieć przykładowo podać algorytmowi zadanie, że wypisz tam sumę nieparzystych liczb spośród liczb. Czyli podajmy algorytmowi jakiś zestaw liczb, no i prosimy czata GPT, żeby podał nam sumę liczb, które są, no, nieparzyste na przykład z tej sekwencji. No i algorytm jakoś tam, chat GPT, jakąś wartość wypluwa. No i tutaj w tym przypadku jest to wartość błędna. W tym przypadku jest to wartość błędna, no nie próbujcie tego liczyć w pamięci, po prostu możecie mi wiedzieć na słowo, że jest to wartość błędna, którą algorytm podał, więc algorytm oczywiście nie jest doskonały, jak wszystkie algorytmy uczenia maszynowego. Natomiast ktoś gdzieś zaobserwował takie zjawisko, że jeżeli poprosimy algorytm, żeby rozbił rozwiązanie tego problemu na kroki, czyli solve by breaking the problem into steps i najpierw zidentyfikuj liczby nieparzyste, a potem je zsumuj, to już okazuje się, że to zadanie algorytm wykonuje dobrze. Czyli pytamy o to samo, ale dodatkowo poinstruowaliśmy algorytm, żeby rozbił sobie dwa kroki, najpierw wypisał te liczby, a dopiero potem je dodał. I są już jakieś analizy naukowe, na przykład, że takie właśnie rozbicie, poinstruowanie czata GPT, żeby rozbił rozwiązanie problemu na instrukcję, no już zwiększa skuteczność rozwiązywania problemów. No i to jest już taka ciekawa, naukowa jakby analiza. Poważni ludzie się tym zajmują, no i to może się przydawać, taka wiedza w praktyce. No, może się to przydać, zrozumienie i wiedza, że no, konstruując te pytania w jakiś tam sposób, no, jesteśmy w stanie trafniejsze rezultaty otrzymywać. No i właśnie cały ten prompt inżynierii, to jest mnóstwo różnych takich właśnie analiz, spostrzeżeń, badań na ten temat, jak konstruować te pytania, żeby trafnie uzyskać tekst. Także to jest to hasło. Tutaj tylko na tych przykładach to krótkich pokazów. Słówko jeszcze o ograniczeniach tego algorytmu. No oprócz tego, że on nie jest doskonały, jak już zobaczyliśmy przed chwilą, to nie jest tak, że ten algorytm jest w stanie zrobić wszystko. No jakby z natury rzeczy algorytmy uczenia maszynowego, a to jest algorytm uczenia maszynowego, nigdy nie będą doskonałe, więc zawsze będą popełniały błędy. Mogą być bardzo, bardzo, bardzo skuteczne, ale zawsze gdzieś tam jakieś luki są. Natomiast oprócz tego, że to po prostu z założenia nie jest doskonałe i oprócz tego jeszcze, że no obecnie na przykład ten chat GPT nie ma dostępu do internetu, więc on jakby jest w stanie odpowiadać na pytania, które widział podczas uczenia, a jak go zapytamy o coś, jakieś wydarzenia, których opisu nie było w danych, które widział podczas uczenia, to on tego nie będzie wiedział. Dopiero jak zostanie właśnie internet do niego podpięty, to będzie w stanie odpowiadać. No to są różne jakieś takie niuanse, aspekty tego algorytmu. Na przykład możemy zapytać algorytm, jak brzmi pierwszy wiersz inwokacji. No i zobaczcie, co mi algorytm zwrócił. Polsko, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Chyba patriotyzm wszedł za mocno, no ale takie coś wypluł. Takie coś algorytm wypluł. No oczywiście nie jest to dobra odpowiedź. Jak zapytamy się, jak brzmi drugi wiersz inwokacji Mickiewicza, no to już w ogóle to się nijak ma do inwokacji. Więc o ile w pierwszym przypadku widać, że skojarzył i mniej więcej kojarzy, ale się pomylił, no tyle w drugim no po prostu jakiś tekst pisze. I jakby w szczególności właśnie na przykład takie prośby o zacytowania, no mają szanse na powodzenie bardzo, bardzo niskie. I tak już jest lepiej niż gdzieś tam w poprzednich wersjach tych modeli językowych. Natomiast on jakby w związku z tym, że on generuje tekst pasujący do odpowiedzi, a w przykładach uczących no niekoniecznie się uczył pierwszy wiersz nie, w takim wierszu to, drugi wiersz w takim wierszu to. Do czegoś takiego raczej nie jest za bardzo nauczony i on jakby nie potrafi sobie przeanalizować, jak człowiek policzyć wiersze i wypluć ten wiersz, tylko po prostu pisze coś, co pasuje, no tak. I tu też
pojawia się takie hasło, o którym się mówi przy czacie GPT, jak halucynowanie, ponieważ on pisze to z pełnym przekonaniem, tak w cudzysłowie. Czyli to nie jest tak, że on to napisze, no nie wiem, jaki jest drugi, nie potrafię tego przeanalizować, tylko on pisze tak, że jakby był po prostu bez zastanowienia, bez refleksji, no to pisze, to jest drugi wiersz. Tak jakby nie ma tutaj żadnej wątpliwości, bo to jest algorytm, który po prostu pisze tekst, który pasuje według niego do wprowadzonego promptu. I to jest tak zwane halucynowanie, czyli on jakby jest święcie przekonany, że to jest to, po prostu pisze to jakby nigdy nic, podczas gdy to może być jakaś zupełna bzdura. Więc no jest, im ten model będzie lepszy, tym mniej będzie tego typu sytuacji, ale no generalnie nie można we wszystkim ufać tym algorytmom. Jako on jakby siłą rzeczy no, czasem będzie się mylił, no ale właśnie problemem trochę jest to, że jak mu za bardzo zaufamy i bezkrytycznie będziemy przyjmować wszystko, co on napisze, no to on może nam podać jakieś bzdury, ale będzie wyglądało bardzo przekonująco i no, możemy potem żyć troszkę w błędzie, jakieś konsekwencje tego ponosić. Więc jeżeli się używa ten algorytm do odpowiadania jakieś tam pytania o fakty, no to zdecydowanie warto jednak to weryfikować. Bo to może być coś totalnie jakby nietrafnego. Także no, tak jak powiedziałem, im te modele będą skuteczniejsze, tym to będzie lepiej obsługiwane. Jest też taka kwestia, że algorytm jest w pewien sposób wytrenowany, żeby nie odpowiadać na różnego rodzaju pytania. Na przykład algorytm ma zablokowaną możliwość generowania nienawiści. Czyli nie ma możliwości napisania czegoś, co będzie mową nienawiści, czy jakieś inne różne są rodzaje tekstów, których algorytm nie może wygenerować. I wtedy algorytm mówi, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, czy coś tam, albo nie napiszę czegoś takiego. No i teoretycznie w takich sytuacjach też mógłby coś takiego zrobić, napisać, że no nie wiem, który to jest konkretnie drugi. No ale na razie tego nie robi, być może kiedyś będzie tak działał. No i im to będzie bardziej rozwinięte, tym będzie większa trafność tych odpowiedzi. No ale zawsze trzeba z tym uważać. No i cóż, to jest tyle, co chciałem tutaj wam przekazać. Także mam nadzieję, że no jest to dla was cenna i przystępna wiedza, że udało mi się wyjaśnić, jak to działa, że będzie wam łatwiej gdzieś tam myśleć o tym po prostu algorytmie, co on tak naprawdę robi. I mieć po prostu świadomość tego, co on robi, a czego nie robi. No, co może gdzieś tam w życiu się przydawać, abstrahując od tego, że fajnie rozumieć otaczający nas świat, a tego typu narzędzia po prostu będą wszędzie wkoło nas za chwilę. No to fajnie wiedzieć, z czym mamy do czynienia i jakie to ma ograniczenia i tak dalej. Także dziękuję za uwagę. Norbert, ja tak jeszcze tylko wejdę, bo tam co prawda dałeś się zagadać parę razy, ale pojawiło się jeszcze kilka pytań w międzyczasie na czacie i pytanie, czy chciałbyś do nich wrócić? Tak, chciałem to powiedzieć, także na jakieś tam kilka wątków odpowiedziałem, które zauważyłem i pasowały w danym momencie w treści, to odpowiedziałem. Natomiast tak, przejrzę teraz czat, przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Także ja się tutaj wrócę do tych pytań, które pominąłem. Wy możecie zadawać kolejne w tak zwanym międzyczasie. Ja sobie jeszcze pozwolę, jak Norbert będzie sprawdzał pytania, a wy będziecie dopisywać, to ja sobie jeszcze pozwolę wrzucić ankietę. Ja jej potem nie będę wyświetlać publicznie, ona jest dla nas. Gdybyście mogli i mogły odpowiedzieć, to by było świetnie. Tak, przyda nam się. Także z góry dziękujemy za odpowiedzi. A ja już powoli przejdę do odpowiadania na te pytania, które się tutaj pojawiały, a nie zostały wyjaśnione. Pytanie Patagonista. Jak dobrać odpowiednią sieć neuronową do problemu, który chcemy rozwiązać? Jakie funkcje aktywacji wykorzystać? Jak organizować połączenia między neuronami? To jest pytanie, znowu, na które krótkimi słowami nie da się odpowiedzieć. To wymaga po prostu solidnego kursu, na którym są poruszane sieci neuronowe. Z uczenia maszynowego to są kursy, na których ja między innymi uczę, które współtworzę, prowadzę zajęcia tego typu z sieci neuronowych. Natomiast mówiąc ogólnie, jeżeli mamy jakąś tam wiedzę, trochę się nauczyliśmy tych sieci neuronowych, to mniej więcej są pewne zasady, jakie struktury sieci do jakich problemów. I to nie jest tak, że z palca każdy człowiek chcący zbudować sieć musi od zera to wymyślać.
Są mniej więcej już jakieś tam powszechnie znane struktury i wiadomo mniej więcej, w jakich problemach one się sprawdzają. Natomiast to jest też tak, że to jest ciągle jakby rozwijane i też tak jak gdzieś wspomniałem, tak jak GPT powstał, to jest jakaś tam, opiera się na jakiejś tam sieci, jakiejś strukturze. To nie jest tak, że ktoś po prostu dzisiaj stwierdził, dobra, zrobię sieć o takiej strukturze i okazuje się, że ona jest super. To są wyniki lat badań naukowców z całego świata, powstają coraz nowe struktury i generalnie 90% praktyków po prostu korzysta z gotowych struktur. No i mamy gdzieś tam dostępne jakieś z góry znane struktury, taką, taką, taką. W praktyce po prostu testujemy, czy ta zadziała lepiej, czy tam. Kilka struktur sprawdzamy na jakiejś to skuteczności realnej, no i po prostu wybieramy. Więc to nie jest tak, że my to od zera konstruujemy zazwyczaj, no chyba, że jesteśmy właśnie super naukowcami, którzy stworzą nowe sieci neuronowe, ale w praktyce no to raczej korzystamy z gotowych struktur, które gdzieś tam po prostu empirycznie sobie testuje. Dobra, przeglądam dalej czat. I tak, pytanie Łukasza. I cała ta kreatywność, gdy prosimy chat GPT, napisz mi funkcję w JS rysującą kota Waski Mart, też z samej sieci neuronowej? Generalnie tak. Generalnie tak, każdą sekwencję, którą ten algorytm generuje, no jest po prostu wynika nauczenia. Czyli jeżeli ona jest w stanie coś wygenerować, to znaczy, że tego typu rzeczy musiała widzieć podczas uczenia. No, tak jak mówiłem, jeżeli algorytm generuje kod programistyczny, to znaczy, że podczas uczenia musiał widzieć kod programistyczny. Jeżeli algorytm generuje jakby jakieś operacje matematyczne, to znaczy, że musiał podczas uczenia widzieć operacje matematyczne i tak dalej. Także to tak działa. Tak, pytanie, czy do tworzenia sieci neuronowych potrzebny specjalny hardware? No generalnie na takim poziomie tak. To już nawet, bo jako człowiek gdzieś tam możemy sobie jeszcze uczyć sieć neuronową na karcie graficznej zamiast na procesorze. Normalnie to się robi gdzieś tam, albo można online nowo dostać się do pewnych tego typu narzędzi, albo siebie na komputerze w pewnych przypadkach to skonfigurować. Z tego względu, że na kartach graficznych po prostu sieci neuronowe uczą się szybciej niż na procesorze. Natomiast no, do tworzenia tak dużych sieci, no to już po prostu są specjalne zasoby, tam jest nawet nowy rodzaj, myślę, że już parę lat istnieje nowy rodzaj urządzeń do wykonywania obliczeń na kartach graficznych, tak zwane TPU, jak jest CPU procesor, GPU karta graficzna, to jest TPU, które zostały stworzone właśnie do tego, żeby jeszcze przyspieszać uczenie sieci neuronowych, także tak, no tak duże modele, no to już mówię, to są miliony kosztów, milionowe koszty, gigantyczna praca wielu ludzi, to jest poza naszym zasięgiem, ale takie proste prototypy, jakąś sieć neuronową, którą jakiś tekst wygeneruje, każdy z nas jest w stanie tak naprawdę na swoim komputerze stworzyć. Czy kiedy chat GPT odpowiada na przykład po polsku, to korzysta tylko z informacji zbioru uczącego, które były po polsku, czy nauczył się niejako tłumaczyć? Generalnie raczej korzysta po prostu z tego, co widział po polsku. Raczej tam tłumaczenia nie ma. Teoretycznie mogłoby być, jeżeli gdzieś tam podczas tej fazy uczenia nadzorowanego, w sumie to się zastanawiam, znaczy raczej korzysta z po polsku, ale jeżeli poprosimy go o przetłumaczenie tekstu z jakiegoś języka na język, to on też do jakiegoś stopnia to będzie w stanie zrobić, więc w czasie uczenia na podstawie tych promptów, w tej fazie uczenia nadzorowanego, gdzie ludzie podali ileś przykładowych pytań odpowiedzi, no musiały się tam pojawić przykłady tłumaczeń zapewne, bo ponieważ algorytm rzeczywiście poproszony o przetłumaczenie przetłumaczy, więc jakieś tam przykłady tłumaczenia musiały się pojawić, natomiast generalnie to nie jest tak, że on jakoś tam sobie analizuje angielski i tłumaczy na polski, tylko znowu, generuje tekst, który pasuje do tekstu, który my podamy. Czyli po prostu jak się nauczył polskich tekstów, to generuje po prostu na podstawie swojej wiedzy, swoich połączeń w neuronach, tekst, który pasuje po polsku. No więc raczej co do zasady to tak działa. Dobra, tu jakieś pytania, które... A Łukasz pyta, czy jak poprosi o napisanie kodu JS wierszem, myślę, że napisze. Nie mam w głowie teraz jakiegoś przykładu, ale właśnie wykonywanie, nie wiem, jakichś operacji matematycznych wykorzystując rymy chyba pisał ten algorytm, czy właśnie pisanie wierszem czegoś tam, także generalnie tak. No znowu, jeżeli poprosimy napisz kod jakiegoś tam języku programowania wierszem, no to on jakby to analizuje i jest nauczony, że pisanie wierszem to jest coś tam, jest nauczony, że kod programistyczny to jest coś tam, więc on wie, że musi jakby połączyć te dwie rzeczy.
No, czyli on musi napisać coś, co będzie pasowało do tego pytania, czyli jednocześnie będzie wierszem i JS-em. Czyli jakby no to jest coś, czego algorytm był generalnie uczony. Jeżeli to jest super jakaś kombinacja, której nigdy algorytm nie widział, no to może mieć problem, ale generalnie w wielu przypadkach to się sprawdzi. Czy każde słowo jest efektem przejścia przez całą sieć neuronową? No generalnie tak. Generalnie tak. Tam mogą być jakieś procesy być może optymalizacji, ale co do zasady, no to powinno być przejście przez całą sieć neuronową. Czy słowa się kategoryzuje? Czy algorytm rozumie synonimy? Nie kategoryzuje się w żaden sposób słów. Tak jak opowiadałem po procesie uczenia modelu językowego, algorytm po prostu uczył się na surowych tekstach. Takie, jakie widział w internecie, takie, jakie dostał do uczenia, które zostały zebrane z internetu skądś tam, z książek, ze stron, z kodów programistycznych, to takie teksty dostał i na tym się uczy. Czyli w żaden sposób człowiek nie manipuluje przy procesie uczenia tego, nie mówi mu, to jest synonimem tego albo coś tam. Człowiek w żaden sposób to nie ingeruje, ale algorytm tak dużo tych tekstów widział i tak złożone zależności jest w stanie wykryć, że tak naprawdę on, jak go zapytamy o jakieś tam synonimy, to on będzie w stanie ocenić, czy coś jest synonimem, czy nie. Nie sprawdzałem, ale podejrzewam, że jak poprosimy o wygenerowanie synonimów do jakiegoś tam słowa, no to jestem przekonany, że dobrze odpowie, ponieważ wynika to z jego gigantycznej wiedzy na temat zależności między słowami i nie był tego uczony w żaden sposób wprost kategoryzować, czy jakichś tam powiązań, po prostu z surowych tekstów to sam wywnioskował. Czy możemy powiedzieć, że dotrenowywanie to uczenie nadzorowane? To tutaj to dotrenowywanie właśnie tak polegało na przykładowych promptach i odpowiedziach, czyli tak to był jakby wariant uczenia nadzorowanego, były podane przykłady przez człowieka. Czy można nauczyć, żeby algorytm wyliczał prawdopodobieństwo, na przykład, że rok ukończenia Adama Mickiewicza, rok urodzenia Adama Mickiewicza to rok X. Roku urodzenia. Myślę, że można spróbować. Ciężko mi odpowiedzieć. Generalnie można poinstruować ten algorytm, jak się ma zachowywać. Nie wiem, można poinstruować algorytm, nie wiem, przy tak, gdy zapytam o to, odpowiadaj tak i tak, a gdy zapytam o to, odpowiadaj tak i tak. Też jakby algorytm jest w stanie to załapać i się do tego dostosować, więc jeżeli w jaki sposób. Dobra, nie wiem, czy to się odnosi do końca tego pytania, do intencji tutaj autorki Joanny. To jest trochę tak, że te prawdopodobieństwa są zaszyte w generowaniu tego tekstu. Czyli jeżeli tekst generuje słowo po słowie, no to on się właśnie opiera na tych prawdopodobieństwach, patrzy, które słowo jest jak prawdopodobne, więc niejako to jest zakodowane. Czyli jeżeli algorytm pisze tekst Adam Mickiewicz urodził się w, no to on potem tam widzi prawdopodobieństwo, że na tyle procent w takim roku, tyle procent w takim. Więc jakby z założenia to tam jest to prawdopodobieństwo generalnie ukryte. No my tego oczywiście nie widzimy i on pisze to, co jest najbardziej prawdopodobne, to słowo i raczej trafi w tak prostym pytaniu. Ale niejako jako inżynier budując coś takiego moglibyśmy sobie zerknąć na te prawdopodobieństwa i się do tego dostać. I zobaczyć, jak pewny, czy model mówi, że na 100% to jest to, czy może mówi, że na 51% to jest to, a na 49% to. I analizować jakąś tam właśnie pewność czy niepewność tego modelu. Dobra, czytam. Tak, pytanie. Jak ChatGPT podłącza do internetu rozpozna prawdziwe informacje od bzdur i faktów? Generalnie na razie raczej na to mechanizmów nie ma, podejrzewam. Wydaje mi się, że trochę na zasadzie takiej samej jak jakiś tam algorytm PageRankowy, po prostu wiarygodne źródła niewiarygodne. Ten algorytm raczej na razie faktów nie weryfikuje, ale może w przyszłości myślę, że to się będzie rozwijało w tym kierunku, żeby weryfikowało. Coraz więcej się o tym mówi, że właśnie tego typu narzędzia no, mogą być wykorzystane w złych intencjach właśnie do generowania jakichś tam fałszywych informacji. Więc no myślę, że to jest coś, nad czym będą się ludzie pochylali, no ale generalnie no, algorytm na razie tego nie rozpoznaje.
Pytanie, czy poradzi sobie z tekstem abstrakcyjnym, na przykład WZ-a 2 plus 2? Nie wiem, co on by na to odpowiedział. Ja bym nie wiedział, co na to odpowiedzieć. Coś napiszę pewnie. Może napiszę, że to jest 4 albo coś innego. Nie wiem, trzeba by sprawdzić. On generuje odpowiedź, która pasuje, więc jeżeli zna słowa, których tam się używa, no to wygeneruje jakieś słowa powiązane pewnie, ale co konkretnie, no to nie jestem w stanie przewidzieć ani ocenić. Dobra, Kamil pisze, właśnie zadałem ChatGPT zadanie. Wymyśl operację matematyczną, której nie ma w żadnym podręczniku matematyki. I ChatGPT odpowiedział, więc nie wygląda to na nie wygląda to jak proste naśladowanie i powtórzanie już widzianych treści. Zgadza się. Po pierwsze, jakby algorytm nie powtarza widzianych treści, tylko generuje tekst, który pasuje do danego promptu. Czyli ten algorytm ten może generować sformułowania, których nigdy wcześniej nie widział. To jest jakby OK. Nie ma tej blokady, że dokładnie to samo, co już widział, wygeneruje. On widział mnóstwo różnych sformułowań i się na tym nauczył, ale generuje tekst pasujący do promptu. Czyli nie ma tutaj jakby ograniczenia, że musi, że zawsze będzie to samo, co już widział, może to być coś innego. Więc to jakby to jest jak najbardziej OK. Druga kwestia odnośnie tego, że wygenerował to pytanie, to polecenie matematyczne. Tutaj czat mi przeskoczył. Wymyśl operację matematyczną, której nie ma w żadnym podręczniku. No właśnie, czyli prosimy algorytm o podanie jakiejś operacji matematycznej, której nigdy jakby nie widział i on coś wygenerował. Natomiast znowu nawiązując do tego, jak działa algorytm, czy on ją widział, czy nie, to tak naprawdę my nie wiemy. Jak go poprosimy o podanie drugiego wiersza i wokacji, też coś napisze, ale czy to nie musi być prawda, więc tak samo tutaj. On napisał jakąś operację matematyczną, bo poprosiliśmy go o pisanie operacji matematycznej, natomiast on nie rozumie tak jak człowiek tego, które nie ma w żadnym podręczniku. On tego nie rozumie, on generuje odpowiedź, która pasuje, więc do tekstu wymyśl operację matematyczną, której nie ma w żadnym podręczniku matematyki, tak naprawdę jakakolwiek operacja matematyczna będzie pasowała. Więc podejrzewam osobiście, że prawdopodobnie wygenerował jakąś operację, którą widział, ale nie musi tak być. Natomiast nie ma to absolutnie żadnej gwarancji na to, że to jest faktycznie praca, której nie widział, bo on właśnie nie rozumie tak jak człowiek. Tak? On nie sprawdza, jakie widział i podaje coś innego. Po prostu generuje coś, co pasuje i może to być no, cokolwiek w tym przypadku. Więc w takim przypadku absolutnie nie należy ufać temu algorytmowi, bo to nic nie znaczy. On coś wygeneruje, ale absolutnie to nic nie znaczy. Może widział taką operację, może nie. Czy gdyby wszyscy użytkownicy czasu GPT zaczęli pisać, że wybrana odpowiedź jest nieprawidłowa, to czat by zaczął inaczej odpowiadać? Czasem czat się myli i można mu napisać, że nie jest to prawda. Tak, tam w czacie GPT jest możliwość kliknięcia, czy odpowiedź jest zadowalająca, czy nie. I to jest wykorzystywane do dotrenowania algorytmów, do trenowywania tego algorytmu. Więc jeżeli my tam klikamy, to mu pomagamy. Więc można sobie wyobrazić taki trolling, że wszyscy na świecie klikają, że to jest zawsze odpowiedź zła. No i to wtedy będzie po prostu, jeżeli będzie douczany, bo to nie jest tak, że on się na bieżąco jakby po tym doucza, tak mi się wydaje, że nie doucza się na bieżąco, no to wtedy będzie miał problem, będzie się starał generować jeszcze inne odpowiedzi, które być może zadowolą. Tak? Jeżeli zobaczy, że te wszystkie przykładowe odpowiedzi, które podał, były złe, no to on będzie próbował po prostu uczyć się generować coś, co będzie inne. Więc tak, jakby to uczenie by działało w ten sposób. Natomiast faktycznie jest tak, że jeżeli on odpowie źle, to możemy powiedzieć mu, drogi algorytmie, odpowiedziałeś źle, popraw się. I on wtedy generuje jeszcze raz odpowiedź i może się poprawić faktycznie. Dlaczego? No bo on widzi jakiś tekst, który wygenerował, widzi tekst, to jest nieprawda, więc generuje kolejny tekst pasujący do całego tego kontekstu, bo on jakby generuje sekwencję, uwzględniając wszystkie te słowa, nie tylko jedną wypowiedź, ale też naszą poprzednią wypowiedź na przykład i swoją własną, więc on jakby całą treść od początku do końca analizuje. No i biorąc to wszystko pod uwagę razem, jakby jest w stanie jakoś tam zrozumieć, właśnie, że podał to jest złe, no to jest w stanie wywnioskować, że aha, to coś innego. Natomiast znowu, to nie odbywa się w jakimś takim ludzkim scenariuszu weryfikacji faktów, tylko po prostu generowania to, co pasuje. Czy recenzent nie ogranicza czasem czata GPT, czyli ten drugi algorytm?
No oczywiście jest to jakieś ograniczenie, no bo ten recenzent jakby instruuje, co powinien generować, a czego nie powinien, więc jakby to jest z definicji ograniczenie, że recenzent mówi, jakich odpowiedzi ma nie generować, tak, jeżeli ocenia je źle. Skąd recenzent wie, która odpowiedź jest prawidłowa? Bo recenzent to jest algorytm uczenia maszynowego, który został wytrenowany na przykładach ocenionych przez ludzi, gdzie ludzie powiedzieli, to jest dobra odpowiedź, to jest zła, to jest dobra, to jest zła. No i ten recenzent to jest właśnie algorytm, który został nauczony na tych przykładach. No i z jakąś tam dokładnością, też nie stuprocentową na pewno, ale z dużą dokładnością jest w stanie ocenić, czy odpowiedź jest dobra, czy zła. Dobra w sensie adekwatności do promptu, a nie w sensie prawdziwości faktów, bo tego algorytm nie ocenia, ocenia tylko adekwatność do promptu. Więc to jest jakaś taka symulacja człowieka, czyli algorytm, który nauczył się na podstawie tego, jak właśnie ludzie mu podali przykłady dobrych i złych odpowiedzi. To czemu recenzent nie udziela odpowiedzi, kiedy on prawidłowo weryfikuje odpowiedź? No recenzent nie ma w ogóle możliwości generowania tekstu, bo to nie jest algorytm generowania tekstu. To jest algorytm, który wypluwa jakiś tam wynik, jakąś liczbę. Im większa ta liczba, no to tym znaczy, że to lepszą odpowiedź, tym mniejsza ta liczba, o tym znaczy to gorzej. Jak nie, przykładowo punkty w skali od 1 do 5. A więc recenzent nie udziela odpowiedzi, bo on w ogóle nie ma możliwości. To jest algorytm stworzony tylko i wyłącznie do wypluwania liczby, dużo albo mało, tak? Czy odpowiedź jest do oceniającej, czy odpowiedź jest dobra, czy zła. Nie ma tej możliwości generowania tekstu. To jest inny algorytm uczenia maszynowego stworzony do po prostu do czegoś innego. Czy operacje arytmetyczne są ewaluowane? Generalnie no nie. Algorytm, gdy prosimy go o wykonanie operacji matematycznej, no to pisze to, co pasuje. My możemy powiedzieć, że słuchaj, chyba się pomyliłeś, policz to jeszcze raz i być może wtedy zmieni zdanie i na inny wynik poda, ale nie jest to ewaluowane. Powstają narzędzia, które dodają jakoś w sposób automatyczny jakąś ewaluację tego, takie rozwinięcia właśnie czata GPT, gdzie algorytm generuje odpowiedź, potem drugi algorytm to weryfikuje i potem ten pierwszy na przykład generuje jeszcze raz. To się rozwija, jesteśmy w początkowej fazie. Myślę, że takie z autoweryfikacją algorytmy prawdopodobnie się pojawią, że algorytm ci zaproponuje, inny zweryfikuje i dopiero potem jakby poprawi się, jeżeli będzie błąd. Myślę, że jesteśmy na początku drogi do takich rzeczy, które takie rzeczy będą działały. O ile mi wiadomo, operacje matematyczne są wykonywane przez Wolfram Alpha. To jest tak, że już powstały rzeczywiście wstyczki do czata GPT, żeby połączyć się z Wolframem i tak faktycznie jakby może to być wykorzystywane. Natomiast w takim podstawowym schemacie nie musi. W takim podstawowym schemacie to może po prostu sam model językowy generować te operacje. Natomiast jakby połączenie tego z Wolframem Alpha tak jak najbardziej jest możliwe i no to już istnieje. I wtedy algorytm po prostu na jakieś tam pytanie rzeczywiście zrozumie, że chodzi o wykonanie operacji arytmetycznej, no i będzie wiedział, co podać temu Wolframowi, żeby jaką tę operację przekazać. Więc to jest jak najbardziej możliwe. Czy użyte prompty i odpowiedzi są używane przez ChatGPT jako część korpusu, czyli zbioru tekstów do uczenia? Nie sądzę, szczerze mówiąc. Nie sądzę, no bo model językowy był najpierw, a potem on był dotrenowany na tych promptach i odpowiedziach, więc jakby no musiałby być ponownie drugi raz model dotrenowany, wykorzystując to, ale to nie za bardzo miałoby sens. Nie za bardzo miałoby to sens, ponieważ jakby te pytania odpowiedzi są po to właśnie, żeby model językowy, który już mamy, dotrenować tak do wykonywania zadań, a nie w drugą stronę. Dobra, jednym z problemów z ChatGPT jest brak gwarancji jakiejkolwiek poufności danych. Wszystko, co mu pokażemy, może przyswajać jako coś, na czym już się uczył. Czy jesteś w stanie polecić jakieś dobre, alternatywne narzędzia, które działają w trybie offline i nie mają podobnego problemu? Ciężko mi coś polecić, to się tak szybko rozwija, pojawiają się jakieś tam narzędzia. Natomiast odnosząc się do tego wątku, no tak, algorytm, jakby ta aplikacja działa tak, że rzeczywiście te dane są gdzieś tam gromadzone i potem mogą być wykorzystane właśnie do dotrenowywania tego modelu. W związku z tym, jeżeli podamy jakieś mu poufne dane, algorytm się na tym dotrenuje, to potem komuś innemu może wypluć te dane przy jakimś prompcie.
Więc no w takim trybie rzeczywiście nie ma gwarancji, że dane nie wypłyną. W ogóle już były takie przypadki, co najmniej jeden słyszałem, że właśnie no dane po prostu jakiejś tam firmy rzeczywiście wypłynęły w ChatGPT, bo pracownicy je tam wcześniej wprowadzali. Więc no offline'owe narzędzia się rozwijają. Myślę, że no za chwilę będą jakoś tam w miarę łatwo dostępne. Szczerze mówiąc, ciężko mi to śledzić, bo naprawdę jak grzyby po deszczu rosną te jakieś pluginy, różne jakieś tam warianty tych modeli. Także jest tego mnóstwo. No i znowu powiem, że jesteśmy na początku drogi. To co widzimy, to jest dopiero nie wiem, wierzchołek góry rodowej, to może źle powiedziane, ale jakby korzeń drzewa, a całe drzewo dopiero urośnie. AI, a tworzenie innowacyjnych teorii naukowych. Takie hasło tutaj padło na czacie. Generalnie może się przydać ChatGPT i tego typu narzędzia do rozwoju nauki, ponieważ no, może ten algorytm wykrywać zależności, których człowiek nie jest w stanie wykryć. Więc na przykład w jakichś tam matematycznych operacjach, nie mówię tu o prostych obliczeniach jakichś arytmetycznych, tylko o bardziej jakiejś teorii, w teorii matematyki jakieś bardziej formalne opisy zależności. Teoretycznie wyobrażam sobie, że jest w stanie ChatGPT wykryć jakieś zależności, których człowiek nie zauważy, no i w ten sposób dokonać odkrycia. Wydaje mi się, że już gdzieś tam jakieś tego kilka przypadki zastosowania właśnie tego typu narzędzi do rozwoju, na przykład matematyki, gdzieś się pojawiły. Więc myślę, że jest jak najbardziej możliwe, że będzie to wspierało naukowców w generowaniu jakichś hipotez, podpowiadaniu i wykrywaniu jakichś zależności. Myślę, że jak najbardziej to jest coś, co będzie mogło być wykorzystane w ten sposób. Zbigniew, rozumiem, że pytanie, odpowiedzi na pytania typu jak zabić za pomocą czegoś tam, jak zbudować bombę, są zablokowane. W pewnym sensie tak, jeżeli zapytamy, właśnie są różne rodzaje takich pytań, jak zapytamy, to algorytm odpowie, że tego typu odpowiedzi udzielać nie może. Sam, szczerze mówiąc, nie mam jasności, jak to jest zrobione. Dwa potencjalne tutaj rozwiązania mogą wchodzić w grę, które gdzieś tam, no być może właśnie, ale mówię, jakby nie wiem oficjalnie tego. Próbowałem znaleźć jakieś oficjalne informacje, jak to zostało zrobione, ale nie wiem. Natomiast być może w przykładach promptów podanych do uczenia, być może było podane, że dla pewnych promptów odpowiedź powinna być nie odpowiem na przykład. Natomiast też słyszałem, że możliwe, że to jest zrobione tak, że algorytm weryfikuje, jak wygląda odpowiedź na dany prompt i jeżeli ta odpowiedź i potem jakoś analizuje tę odpowiedź, jeżeli stwierdzi, że ta odpowiedź jest tego typu, których nie powinien udzielać, no to jakby zablokuje i napisze, że nie może odpowiadać. No to są jakieś takie dwie hipotezy, jak to może być zrobione, ale tutaj formalnie niestety potwierdzenia nie ma. Zadałem pytanie o tłumaczenie, odpowiedział, że odpowiedzi generuje po angielsku, a następnie tłumaczy. Potwierdza to fakt, że po angielsku czat dobrze rymuje, a w innych językach nie, natomiast przy tłumaczeniu na angielski wiersza po polsku okazuje się, że jest rym. Okej, znowu zastanawiałbym się, na ile to, co napisał czat, jest wiarygodne. No, wydaje mi się, że on nie tłumaczy tego. Z tego, co ja wiem, no to nie tłumaczy, tylko po prostu generuje od razu po polsku. Takie jest moje zdanie. Natomiast no tak, no z tymi wierszami, no to tam rymami, no to są różne jakieś zawiłości. W przyszłości algorytmy będą pewnie autorami większości tekstów dostępnych w sieci. Czy algorytmy będą uczone na podstawie swoich własnych tekstów? Co może pójść nie tak? To jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo jeżeli rzeczywiście też mi się tak wydaje, że w sieci no, mnóstwo będzie tekstów generowanych przez algorytmy. No i pytanie, jeżeli będziemy chcieli stworzyć kolejne wersje algorytmów, no to na czym one będą się uczyły? No jeżeli będą się nauczyły na tym, co generowały poprzednie wersje algorytmów, no to pytanie, czy one będą w stanie być lepsze? No, to nie jest oczywiste. Teraz my się zachwycamy, bo te algorytmy są nauczone na tekstach pisanych przez ludzi, ale jeżeli algorytm coś wygeneruje, potem kolejny algorytm się na tym uczy, no to nie wiem, czy to może być lepsze. To jest takie pytanie w sumie mocno teoretyczne, czy jest możliwe, żeby właśnie algorytm na danych przez siebie wygenerowanych się udoskonalił. W uczeniu maszynowym
Jest, są takie gałęzie, są takie zagadnienia, gdzie wykorzystujemy algorytm do wygenerowania jakichś tam danych po to, żeby ten algorytm potem był jeszcze mocniejszy, żeby douczyć. Ale czy w przypadku tekstu to da się zrobić? Nie wiem. To jest bardzo fajne pytanie, bardzo dobre. Wydaje się tak na logikę, prawda, że nie, ale no, logika tutaj w tych tematach to nie zawsze się sprawdza. Co może pójść nie tak? Ciężko mi w tej chwili coś powiedzieć. No może być algorytm jakoś tam obciążony, tak się mówi, bo jeżeli i może być mniej adekwatny do rzeczywistości, bo jeżeli będzie się uczył na czymś, co sam wygenerował, no to nie jest jakoś super obiektywne odzwierciedlenie świata, tylko no jest jakoś tam, prawda, skrzywione pod kątem tego treningu, tego trenowania, a więc teoretycznie może jakieś tam umacniać błędy w cudzysłowie poznawcze, czy jakieś tam tendencje, ale realnie ciężko bardzo opowiedzieć. Dobra, jeszcze trochę tych pytań jest. Nie wiem, czy na wszystkie zdążę odpowiedzieć. Myślę, że o 20 musimy skończyć, więc postaram się jeszcze może wybrać jakieś, ale już nie będę na wszystkie po kolei odpowiadał. Także tutaj sobie przejrzę tego czata. Tak, ktoś słyszał komentarz, że chat GPT nie myśli, tylko zmyśla. Jakie jest moje zdanie na ten temat? Nie powiedziałbym, że dokładnie zmyśla, ale zgadzam się absolutnie z tym, że nie myśli. I w sumie warto o tym mówić, że to nie jest rodzaj jakby myślenia taki jak człowiek, i to nie jest sposób działania jak człowiek, chociażby z tym cytowaniem, podawaniem któregoś wiersza. No, człowiek sprawdzi i poda, i się nie pomyli. Natomiast chat GPT jakby nie działa tak jak człowiek. To nie jest myślenie ludzkie. On po prostu w liczbach, w tekstach, które zamienił sobie na liczby, wykrył pewne zależności, co do czego pasuje, no i po prostu generuje to, co pasuje w danym momencie. To jest też takie trochę pytanie filozoficzno-biologiczne. Czym jest myślenie przez człowieka? Czy to jest proste jakieś tam proste zależności między jakimiś informacjami, czy jednak to jest coś więcej? Natomiast no, mi osobiście dużo bliżej jest do stwierdzenia, że no, jednak ten algorytm jest bezmyślny, niż że myśli jak człowiek. Oczywiście no, to jest jakby zjawisko tego, co robi ten algorytm, to jest pewne zjawisko, które no, kiedyś nie istniało. To jest jakby w generowaniu to tekstu i to tak skutecznego. Więc no działa to podobnie jak człowiek, bo ten tekst jakby analizuje i zna, rozumie, no właśnie, rozumie to jest złe słowo. Po prostu wykrył te zależności między tymi słowami, jest w stanie dobrze, podobnie jak człowiek, generować tekst. Natomiast czy to jest myślenie? No dla mnie osobiście raczej nie. Ale mówię, to jest trochę takie właśnie filozoficzno-biologiczne pytanie, co to jest w ogóle myślenie. Dobra. Jest jakaś część życia zawodowego, w której AI nie może zastąpić człowieka. Bardzo dobre pytanie. Taką ciekawą uwagę usłyszałem dosłownie wczoraj. Sam Altman na spotkaniu w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, powiedział, że kiedyś myślano, że sztuczna inteligencja będzie się rozwijała tak, że najpierw to będą chodzące roboty. Potem jakieś tam wykonujące trochę coraz bardziej złożone zadania, a że jakaś tam kreatywność typu rysowanie i mówienie to gdzieś tam dopiero na końcu będzie. Będą algorytmy, które będą rysowały, czy mówiły i pisały. Natomiast okazuje się, że troszkę jest odwrotnie, bo mamy w tej chwili algorytmy, które genialne obrazy są w stanie tworzyć na podstawie tekstu. Narysuj nam kota skaczącego po powierzchni Marsa i to narysuje. Mamy algorytmy, właśnie jak modele językowe, które generują genialny tekst, nieodróżnialny od człowieka, bardzo trafny. No i się wydawało, że to są te aspekty bardzo ludzkie, kreatywne, a okazuje się, że mamy już teraz algorytmy, które to robią niesamowicie, no ale ciągle nie mamy robotów, które pojadą, nie wiem, do sklepu za nas i zrobią zakupy. Pomimo wydaje się to, prawda, prostszym zadaniem. Więc no, ciężko tutaj chyba wskazać. No, niektórzy mówią, że jakieś takie zawody humanistyczne, jak psycholog, czy jakieś tego typu zajęcia, gdzie po prostu jest potrzebna interakcja człowiek z człowiekiem.
Myślę, że to zależy od ludzi, czy chcą być, czy chcą wchodzić w interakcję, czy z człowiekiem. Jeżeli psycholog będzie algorytmiczny, będzie skuteczniejszy niż psycholog ludzki, no to będziemy się zastanawiać, tak? Jedni będą woleli rozmawiać z algorytmem, który im pomoże, a inni będą woleli rozmawiać z człowiekiem, więc to jest kwestia trochę takich preferencji ludzkich, czy będziemy chcieli po prostu korzystać z usług robotów, czy algorytmów. No wiadomo na dzień dzisiejszy, że no ludzie niekoniecznie czują się komfortowo z jakimiś robotami, które udają ludzi, ale to się może jakoś tam zmieniać, będziemy się przyzwyczajać do tego. Zobaczymy. Ciężko jest powiedzieć, czy ciężko jest wskazać jakieś konkretne miejsce, gdzie na pewno algorytm nie zastąpi człowieka. No i tutaj intuicja może być zawodna. No właśnie chociażby z tego powodu powiedziałem, że wydawałoby się pewne rzeczy kreatywne nie do zastąpienia, no już mamy algorytmy, które to robią. Pytanie takie w sumie o edukację, rozwój. Jak zostać inżynierem uczenia maszynowego? Studia podyplomowe, specjalizacja na studiach, studia doktoranckie. Generalnie są bardzo różne drogi. Można poprzez studia na jakichś kierunkach pokrewnych, studiowanie matematyki czy informatyki, czy na przykład te studia o tematyce data science, no też już są takie. Wszystkie studia, na których pojawiają się zajęcia z uczenia maszynowego, będą dobre. No najbliżej związane z tą dziedziną są jakby matematyka, informatyka. Ja osobiście studiowałem matematykę i jakby tak z wykształcenia znam się na uczeniu maszynowym, ponieważ studiowałem właśnie na specjalności statystycznej, gdzie uczenia maszynowego się ileś tam lat temu na studiach uczyłem. Więc przez studia matematyczne czy informatyczne najłatwiej, ale też jakieś pokrewne, nie wiem, na jakichś studiach inżynierskich, technicznych, nie wiem, z robotyki czy fizyki, czy z jakiejś, nie wiem, ekonometrii, powiedzmy, też zajęcia z jakiegoś tam modelowania się mogą pojawić. To jest jedna droga, mogą to być studia, nie wiem, stacjonarne, podyplomowe. Druga droga, no to kursy. No ja osobiście wspomniałem na początku, sam bardzo dużo działalności dydaktycznej robię w swoim życiu. Współtworzę różne kursy właśnie z uczenia maszynowego, z data science, ze sztucznej inteligencji. No na marginesie zachęcam, możecie mnie wyszukać w necie, na przykład na LinkedInie i różne tam rzeczy związane z edukacją przeze mnie znaleźć, czy nawet do mnie napisać. Są różne kursy, które no, są stworzone do tego, żeby wejść w ten świat. Bo to nie ma studiów uczenie maszynowe, jeżeli chodzi na przykład studia, są bardzo właśnie szerokie studia. Tworzymy kursy, które są stricte nastawione na to, żeby właśnie wejść w tą dziedzinę. Czy to szerzej data science, czy to uczenie maszynowe stricte, nauczenie maszynowe, czy to kurs typu inżynier AI, gdzie właśnie kwestie inżynierskie, gdzie uczymy się jak tworzyć rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Także zachęcam po prostu do poszukania. Każda droga jest dobra tak naprawdę, tylko są drogi dłuższe, krótsze, tańsze, droższe, co komu pasuje. No dobra, zbliża się ósma. Wydaje mi się, że będziemy kończyć już 2 godziny, myślę, że to już bardzo długo. Już tam zostały jakieś 2 czy 3 pytania, ale tak chyba bardziej w formie komentarza, więc już pozwolę sobie zakończyć w tym momencie odpowiadanie na pytania. Także dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Polecam do obserwowania mnie jako dołamacza w jakichś mediach społecznościowych, LinkedIn, Facebook. Dużo rzeczy jakby robimy w tej tematyce, webinary tematyczne, właśnie jakieś organizujemy kursy. Jeżeli Was to interesuje, jeżeli chcecie się w tym rozwijać, to jest bardzo dobra droga. Już robimy to od lat i no i fajnie nam to wychodzi. Także polecamy się. Dziękuję z mojej strony. Czy Olu chcesz coś dodać na zakończenie? Nie, ja tylko przede wszystkim Norbert, wielkie, wielkie dzięki, bardzo fajnie się tego słuchało. Też podziękowania dla tych, którzy mogli zostać z nami do końca, bo faktycznie nam się o 1 godzinkę przedłużyło. I co, ja jeszcze tylko przypomnę, że w tej chwili mamy jeszcze jakieś fajne zniżki na kursy, a poza tym już jeszcze raz dziękujemy, że byliście i byłyście i mam nadzieję do zobaczenia na następnych webinariach. Dzięki, cześć. Dzięki.